O co chodzi? No to jest zaraz wracam, że to takie dziecinnie. To a, no to tak fajnie właśnie, tak młodzieżowo. Ale wiesz co, ja wpadłem teraz, bo Juras się pojawił. Oczywiście, on zawsze się pojawia wszędzie. Tak, napisał do mnie, żeby w Kacie to zrobić. Dzięki Purpus Avi, nie idź do Pawła, zostań tutaj. Cholera jasna, ludzie mnie zdradzają, naprawdę, to jest jakaś tragedia. Ja obserwuję, że moi widzowie przychodzą do ciebie albo do Krzysztofa i mi to się strasznie nie podoba. Ale wolą do mnie chyba niż do w ogóle do Krzysztofa czy do kogoś. A nie, no to tyle to jest okej, no to... No dobra, chociaż jedna dobra rzecz w tym jest. No i napisałem, żeby w Kadzie zrobić. W Kadzie zrobić taki... Ja, pismem technicznym bym to zrobił i zwymiarował jeszcze. I no byłoby zaraz zaczynamy i byłoby też... co to jest? Zaraz wracam, nie? Jasne. Albo taki siusiak zrobiony pismem technicznym i zwymiarowany. Stary, przerwę ci. You got me on siusiak. Właśnie, to jest zajebiste. Jakby było przerwa na toaletę i taki wielki siusiak w 3D. Zwymiarowany. Jak ty chcesz go wymiarować? A to będzie nie powinienem pytać, ale to twój będzie, prawda? You got me there. Znaczy, wiesz, możesz... O Boże, spadło. Nie, nic się spadło. Ja nie wiem, jaki ty masz dostęp do siusiaków, Janek, no możliwe, że... Nie wiem, może to nie twój, czy czyjś kogoś innego. Mam brata, mam brata, no. Więc przynajmniej dwa w życiu widziałem. O Jezu. Co ja gadam? Teraz chcą ludzie skancelować program Chłopaki do Wzięcia, bo tam oskarżyli dwójkę uczestników, brata i siostry, o to, że są kaziroczczy. Że tam niby robią miłość. No to ja tutaj bym cancelował Janka jednak. Janka i jego brata, a nie Chłopaków do Wzięcia. Tak jest. Mini Royal 4. Dawaj młodego i lecimy. A jest młody? Młody, a nie wiem. Młody to powiem ci, na pewno jest w domu, bo jest chory. A ma wirusa? Nie. Mogłem się z nim nie całować rzeczywiście. Kurde, daj spokój. Ja też mogłem. Ja powinienem nawet. Jurek mówi, dajcie 15 minut. No to dobra, to zagrajmy dwójeczkę jedną. Od nowa dwójka. Jurek pisze, że ma anginę. Pokażę ci, ja... O nie, shit, fuck, zacząłem bez ciebie, czekaj. No właśnie widzę, że nie mogę dołączyć. Pokażę ci, jak się to w to gra, synek. Ja dzisiaj już trochę grałem, dostałem mocno w... A. Nie będę mówił co. A, czyli po raz kolejny Janek rozgrzewa się przed grą, bo się boi, że w pierdol stanie ode mnie. Powiedz mi, czy takie pytanie, takie czysto teoretycznie, nie mogę dołączyć do ciebie. Jesteś. A, jestem już. Mam takie pytanie, takie czysto teoretycznie. No, co powiesz? Czy można na Twitchu sobie sipować browarka? Można. Okej. Okay. Zimniorka. Stary, jakby nie można było, to co by nitrozyniak robił w życiu? Ja nie wiem. Co by Madzika robił w życiu? Ja nie przepadam za piwem. Już mogę to powiedzieć, że nie przepadam za piwem. Aha. Tak oficjalnie. I mój problem polega na tym, że zawsze jak zobaczę jakieś fancy piwko, to sobie je wezmę. A, no. I znalazłem fancy piwko. Dzisiaj byłem w Biedronce. A racja, jest. Znaczy, u mnie była amerykańska. Amerykańskie piwo. Birra Moretti znalazłem. Jest taki Prosecco, fajny pan. Nie wiem, czy mogę to pokazać. Nie będę pokazał do kamery, co piję, no bo to bez sensu. Ale powiem ci, jest fajny, bo jest taki pan, taki jak ala ojciec chrzestny, taki włoski gangster w kapeluszu i ma taki wielki kufel takiego piwerka. Titoslav, czołem, dzięki za obserwowanie. I napisane jest L'Autentica. Ricetta del 1859. Mówisz, że z tego roku licencja? To mi się wydaje, ale nie oryginalne, oszukują, kłamią. Muszę dźwięk ściszyć w grze, prawda? Nie wiem, ja na pewno muszę ściszyć. Nie ciebie pytam. Zdapim. Ja muszę ograniczyć swoje kompulsywne kupowanie piwerek drogich. O, ja ci kupiłem te drogie piwerka, mój drogi. Nie, bo ja ostatnio przyszedłem w Selgrosie i kurde wyszedłem po prostu z tym wózkiem piwa różnego. Cześć ludziska. Ja dzisiaj cały dzień pracowałem ciężko. Widzieliście to czat?
Zrobiłem dwa zdjęcia na Instagrama, ciężko pracowałem. Wiecie, wiecie kogo cytuję właśnie, kochani? Wersow? Wersow! Zgadza się, Wersow. Dominik ma live'a dzisiaj, zbierają na foczki na Helu. Okej. Podoba mi się strasznie, że Dominik, a więc streamuje wtedy, gdy mu się pieniądze skończą. Innego powodu po prostu nie ma nigdy. Oj tak, byczku. Tak, sięga do skarbonki, patrzy... Pusta! Odpalam streama. Oznacz gdzie. Nie wiem, gdzie ja właśnie... Właśnie oznaczyłem. No dach. Albo za dach. Albo za dach. Za dach? Dach. 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 Podnieś mnie. Panie kurwa, 1,50 m. Dobra, sam się podniosę. O Jezu, ja nie wiedziałem, że na tej wyspie jest ta mapa. Myślałem, że to jest na dłużej. Ten tryb. Tak, bo to jest odnowienia. Od nowa. Rozumiesz? Sniper. To jest Uważaj. Podgłośnie jednak. A bo ty spadłeś na dół, nie jesteś tu. Gdzie jest ten sniper? W okoli tu. Chodź tutaj, wejdziemy do środka. Wejdziemy do środka. Dobrze. Ludzie, czy na streamie wszystko dobrze wygląda? Bo mi się wydaje, że ma delikatne lagi. Właśnie to samo pytanie do was, ludziska u mnie na streamku. U mnie lepiej. Kurwa. Nie wpłaciłem na foczki, nie będę płacił na foczki. Bierzemy zlecenie, koniec. Będziemy zabijać. A czy mi Dominik zapłacił za to, że pojawił się w gameplayu na kanale Lacardum Games? Za to, że go promuje za darmo? Halo, halo. Powinien mi zapłacić. Ty, Janek, zresztą też. A pojawiłem się w gameplayu? No, dzisiaj wrzuciłem 4 godziny gameplay z Lola. A, to ten. A ja tam mówiłem takie... Kurwa, Paweł. Oj! Gdzie? No wejściu, w drzwiach. Oj, przyszedł do mnie. A, ty musisz przejść 20 sekund. To easy. Dziękuję. Trafiłeś go molotowem. No, chyba ty. To nie ja. A to nie ty. Ja wybuchło tylko. Nie gram w CS-a, sorry. O kurde, na górze jest 4 osoby. No właśnie, o. Ja lecę tam do ciebie. Zrobimy epicką akcję do montażyku, dobra? Ale... Janek... Podnieśli się. Gdzie ty jesteś? Na dachu? Na dachu. Dobra. Janek, nie ma ale. Epicka akcja do montażyku. Właśnie widzę. Nie wyszło. Mogło nie wyjść. Mogło coś nie pyknąć. A właśnie, zaopatrzyłem się, kochani, w nowego soundboarda, więc enjoy! Wow, mega. Wow, mega. Jakiego soundboarda? O, ktoś się podniósł. A! On się tu podniósł! O Boże, nie zauważyłem go! O Jezu, myślałem, że muszę się ratować. Czat! Jedna... Czat, zróbcie z tego shota, błagam. Shota Janka. Wow, Janek tylko shoty by chciał, żeby robili. Boże. Ja tylko taki mały protip, tak? Janek uwielbia shot. Nie, nieprawda. Wow, mega! tu są. No daj mi się skoncentrować, tu sekunda. Są. Założę tarczę na łeb, sweter na łeb i lecimy, dobra? Epicka akcja, po to trenowałem. Po to trenowałem, Janek. Jeden na lewo, ty na prawo. I tak byśmy skończyli w dwóch innych miejscach, Paweł. Epicka akcja. Wow, mega. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Gdzie jesteś? Na dole? Tak. O shit, oni są jeszcze niżej pod nami. Pokazuje mi na mapie. Jest jakiś... Oj, tam jest. Tutaj jest jakiś ten? Podziemie? Możliwe. Tu są. O, słyszałeś? Tu. Tak, podniósł. Chodź, idziemy tu.
Ja nie wiem, jak tutaj do podziemi zejść. Uuu, prysznice! Janek, chodź. Niam, niam, niam. Ja już szedłem do prysznicy. Janek jest! Widzę. Wow. Drugi gdzieś będzie. Na dachu będą. Paweł, wjeżdżamy na górę, na dach. Strategy. No zająłeś mi, kurka wodna, miejsce. Dzisiaj Warzone tylko, tak. Czemu 13 widzów mam tylko? O, to ty. Przepraszam. Dwóch się desantuje, patrz w górę. O, jest. Jest. Nie trafiłem go nawet. To nie było. Chodź, chodź do chmury, do chmury. Mega. Siema, znam cię z YouTube'a. Na drobie jak skończymy tą rundkę. Dajcie chwilę. Hej, suba. Helikopter. Dobra, dać na helikopter. Wiesz co, dobrze by było BSP kupić czy coś. Jest? Nie, wydawało mi się. Przepraszam, to zawór był. Co? Wybacz, ja... Wow! Ja tak... Janek, ty zaworze pierdolony. Moja kobieta tak do mnie nie mówi. Tak, to ten popularny youtuber gra w Warzona. Jan Kępa. Witajcie. Ej, są, Paweł, mam. No, jestem. Przed nami 25 metrów, za tymi drzwiami. Ustawiam punkt nawigacyjny. Klik. Bo ja w ogóle... Kurczę, ja nic nie słyszę, muszę podgłosić jeszcze grę. Są tutaj w środkowym holu. Wszyscy w bezpiecznej strefie. Słyszę Janka, że tam strzela. A, i zabił? Zostało tylko 9 wrogów. Obchodzi nas jeden. Plecy, Paweł, ty będziesz miał plecy, ja jestem na tyłach. Jednego zabiłem, drugi jeszcze jest. Już patrzę. Mniej więcej tam, gdzie jesteś, tak. Wow, mega! Nice, zabiłeś? Dobra. Wow, chmura, wracam, idziemy do środka. Jan Kępa, ja fan, ja wiem, ja też fan wielki. Jest okej, okay, dobra. Nie widzę nikogo, żeby był. Chodź, do środka wejdziemy tu. Ja sobie znalazłem moją starą butelkę metalową z kempingu, z litrową na wodę i teraz sobie ustaliłem, że obliczyłem, że według mojej masy ciała powinien pić 3 takie dziennie, więc będę próbował 3 dziennie takie. Kurna, dawaj, idziemy na dół, idziemy potem na gorąco wyprzedaż. Och, ja ty zawsze gorąco. Nowe buty podobno są, chodź. Jezu, takie nowe konwersiki wyszły niedawno, jakieś śliczne, ale 400 zł, kurwa. No ja kupiłem dzisiaj nowe buty, bo retro wydanie New Balance'ów było i stwierdziłem, kurna, jak nic muszę kupić. Nie, Kopiuj wklej był obłędem. Cześć, Pawcio. Pawulon, możecie do mnie mówić. O Boże. Janek zszokowany. Czy ktoś powiedział Pawulon? Mój ulubiony napój! Dobra, chodź młody, nauczy cię grać. Idę na górę. Puściłem. Jesteś na górze? Gdzie ty jesteś? Na dachu obok. A, okej. Okay. Potem trzeba będzie zmontować ten gameplay i wrzucić na YouTube'a, na kanał Lacardum Games. Zapraszam, fajny kanał Lacardum Games. Jak ja nie lubię, jak ty promujesz. Boże, ja tego po prostu wręcz nienawidzę. No Janek, no całe życie YouTubera tym polega. Promowaniu samego siebie 24 na dobę. A, snajper. Snajper w tym budynku. O, widzę, celuje we mnie. Nie widzę nikogo. Musimy się przemieścić, Paweł. Nic nie musimy. Nie musimy, mówisz? Bo idzie strefa. Dobra, idę na balkon i idę na taras i skaczemy do budynku obok tego snajpera, dobra? Naruciak zaczął robić ambitne projekty, to ja też. Paweł, skaczemy. Ja już dobra, jestem na zewnątrz. Patrz, heli do nich wleciało. W nich. Dobra, ja wchodzę do środka, jolo. Wchodzisz do nich? Jestem już. Ja też jestem. Jeden zabity. No żeż kurwa, no!
Przepraszam. Gdzie są? Strasznie. Na pięterku jeden. Strasznie mi biegał po ekranie. Nie ogarnąłem się, że ten. Nie byłem w stanie w niego wycelować. O, ja się odrodzę! To się odwróć. Ja mu się nie odradzam. Masz tu maskę, masz. Zejdź na dół, tędy chodź. Ale nie odrodziłem się! Ktoś tu był. Dlaczego? No nie wiem, mam... A, bo gułak niedostępny jest. Weź skocz do sklepu, co bycze. Nie mogę cię odrodzić. No jak nie, przecież masz sklep. Aj, karamba. Nie, dzisiaj na spokojnie, uczę Janka grać. O! Aż wiedziałem. Jaki randomowy w ogóle, nie? Dzisiaj uczymy Janka grać, no. Pa, trzecie miejsce, baby. Janek, dobrze ci poszło. Dobrze, okej, ci poszło, dobrze. Brakowało trochę tego, wiesz, tego panasz. Panasz trochę brakowało, Janek, troszeczkę. Ja nie chcę nic mówić, ale wynik 400 to lepszy wynik niż 2900, no. Znaczy, Jurek, matematyka. Mam, dołączasz? Kempesunio, dołączasz czy nie? Dobra. Janek i Paweł to tacy typowi wujkowie. W głowie liceum, w dowodzie muzeum. Normalnie. Ała! Jakie to prawdziwe, ała! Tak, pamiętajcie ludziska, o 10 w sobotę owsianka u Janka. Dobra, już. Gramy, tak? Nie wiem, czekam aż piszę. Grajcie. Dobra, to gramy sami. Nie gram w Warzone'a z widzami, ale zapraszam do subskrypcji, lajkowania i łapkowania w górę i łobolobodobdob! Dobrze. Co wy tam jeszcze piszecie? Paweł, jak ci minął dzień? Koniec czułości. Czas na zimne piwko. Dziękuję za subskrypcję, teczku. Teczku. Jak mi minął dzień, Januszu, pytasz? Odpowiedź jest tylko jedna. Wow, mega! No jak? Mam... Ten soundboard mam, gdzie dziewczyna mówi wow, mega! Nice. Za bardzo mnie to bawi, przepraszam. Pur postawi pisze, że jej dzionek minął tak, że była praca i domek, a teraz bawię się w półboga. I teraz zastanawia się, czy grasz w Simsy? Nie, ona banuje po prostu randomowych ludzi na streamku. Cześć, Janko! Czekam na streamka z czyszczenia butów. No to będzie. Muszę tutaj większej ilości osób dodać moderatorów. Czyszczenia butów? Janek, czyszczenie starych konsol to był mój pomysł, więc jak ty teraz będziesz czyścił buty czy coś, to jest kradzież, okej? Okay? Ja cię wiesz, jakie fajne buciki kupiłem dzisiaj? Ale to też było całkiem śmieszna akcja. Ja cię oskarżę o kradzież własności intelektualnej, Janek Dzbanek. Jak to śpiewała Ewelina? Kiedyś cię znajdę, cię, a w końcu znajdę. Jestem coraz bliżej, wiem, że Paweł Rosa też kradnie. Zbyt prawdziwe, Paweł Janek, to nie jest zabawne. Rosa kradnie. Wiesz, że te żarty nie są zabawne, jeżeli są prawdziwe, a Paweł, tak? Paweł Rosa kradnie. Jesteś coraz bliżej, wiem, że mnie kiedyś oskubiesz. Zabrałeś moje. Ta, Paweł zabrałem, zabrałem, zawsze zabrałem. Dobra. Nie, muszę dać więcej modów na czacie. Czat, no. Taka polska piosenka z lat 90. i ja zaśpiewam o Pawle, że Paweł jest złodziejem. Dawajcie. Ale albo to nie. Już było. I nie wróci więcej. Tak było? Envisia, artyzm w czystej postaci. U Pawła jest na odwrót. U Pawła jest autyzm w czystej postaci. Żartuję. Wow, 2021. Wow. Ja sobie zaznaczę nawet, żeby potem w filmie wstawić, jak Janek obraża osoby z autyzmem. Ja sobie zaznaczyłem, żeby wstawić do filmu to, Janek. Mam guzik, który stawia taki bookmark na filmie. To jest M, klikasz M i robi ci bookmark na filmie. O, to ja to na soundboardzie to mam. Patrz, jednego zabiłem. Biedny chłopak. Dobry taki był. Szkoda, że umarł.
O, uciekł przede mną. Paweł, patrz teraz. Janusz, pokaż co masz. Show me what you got. Janek już ma overparty na Twitterze. Tak, no. Chodź, dzbanek nauczy cię grać. Wait, what? A, bo ty zabrałeś ten z tą snajperkę. Maska tu jest, Janek. Tak, już idę. Ominąłeś. Jezu, patrz, jaki świniak, jak się rzuci po prostu na itemy i nawet omija maski i tak dalej. Żeby tylko Paweł nie dostał, szybko, szybko. Jurek gdzieś mi pokazał jakiegoś TikToka, na którym właśnie sobie bierzemy likwidację, zabijamy. To się niedobrze skończy. Ktoś cię namierza, no mówiłem. No idzie. Chodź na górę, na pięterko. Buzi. Są. Po prostej, ile to jest? 30. No ja w sumie wystraszony jestem. Idę na górę. A ten nasz... A nie, o shit, to na mnie... Oj, to na mnie jest. Ja jestem zagrożony, nie widziałem. Snajper, widziałeś snajpera? Tak. Dostał, nie ma tarczy, możemy iść, chodź. Oznacz go w... A, nieważne. Tu jest. Mam snajperkę, ja bym chętnie go piu. Tu jest. Można wyłączyć noktowizję w tej grze? Chyba można. Nie wiem. Na dachu są. Daj zmieniać budynek. Me. Kula 9 mm nie przebija grubych ludzi. Ja też to oznaczę na streamie, że to jest fat shaming w 2021. O Boże, Paweł. Ty dzisiaj... Dzisiaj zbierasz combo, gramy w bingo. Shotguna ma! Wbijaj, przeładowuję! Dobra, uciekaj z banek. Kurde! Sorry, wyszedł jego kolega. You had one job. One job only. No dobrze, ale zobaczmy Janek, jak ci poszło w tej rundzie. Czy się uczysz, czy się nie uczysz? No, 1-1 będzie chyba. Ajajaj. I plus bonus za spalenie kolesia, a nie za zabicie. No, 620 było, bo 620 nic nie widziałem, spadaj. A Bradeusz, czołem, cześć. Za bardzo mnie bawi to. O Boże, nie. Jak twoje liście pora w lodówce? Już dawno ich nie ma, sprawdzałem dzisiaj przed streamkiem. Ludzie się pytają, gdzie kupuję swoje bluzy. Ja się nie boję przyznać, kupuję na Allegro, to są Fruit of the Loom. Tak? Czy tak to tam się nazywa? Nie, owszem. Ty mówisz, że to The Claim. Tak, dokładnie. Polskie, oryginalne, ręcznie szyte. Ręcznie dziergany SpongeBob. Paweł, tak, ręcznie dziergane. Julia, u mnie jest tylko śniadanko w sobotę z rana, przegląd tygodnia, przegląd starówek i rozwiązujemy maturę, więc jeśli chcesz korepetycje, zapraszam do mnie. Ostatnio rozwiązywaliśmy maturę, było bardzo sympatycznie. Muszę ci Janek powiedzieć, że jeszcze nie słyszałem, żeby jakiś streamer robił przeglądu kamienic. No, ale powiedz, że... Nie, starówek, przepraszam, starówek i kamienic. Ale nie mówię, ja się już powtarzałem, jakoś rozmawialiśmy w tym tygodniu, w sobotę byliśmy na Jasnej Górze, pielgrzymkę odbyliśmy na Jasną Górę. Bardzo szybko, zobacz, na zewnątrz pizgało, a my byliśmy na Jasnej Górze. I byliśmy na Krupówkach, no kurde. No to jest quality stream, no z jakim streamerem będziesz podróżować po całym świecie, jak nie z Jankiem? Czy Mandzio, myślicie, że Mandzio swoją tłustą dupę podniesie z tego krzesła? No nie sądzę. A to słyszę, że jakaś nowa drama wyszła. Tak, coś stało? No, że podobno... Boże, to Wardenga z tym W ogóle Poland. W ogóle Poland, tak. W ogóle... Próby zaczęcia z Wardengą to jest taki ryzykowny biznes. Aż tak? Tak. No i teraz W ogóle Poland się przejechało ostro na tym. Bo oni tak wypunktował, że ja pierdolę. Obejrzałem te filmy. U mnie problem polega na tym, że w sensie... Obejrzę, to jest nadal komentary. No. I to się ogląda w Polsce. No tak. No ale to nie można mówić, że w Polsce. Na całym świecie się oglądają dramy. Znaczy to tak. To po pierwsze. Po drugie, za jednym i za drugim nie przepadam. Po prostu ja jakoś nie oglądam ich filmów i jakoś... Nie, no nie, no.
Mi się strasznie to... maniera nie podoba tych w ogóle Poland. Też, tak. To nie jest absolutnie w żaden sposób związane z ich homoseksualizmem czy coś w tym rodzaju. Zaznaczam na wszelki wypadek. Po prostu nie podoba mi się ich sposób wypowiedzi. Taki nonszalancki, ale tak aż do przesady, że aż się rzygać trochę. Też tak. No, ja mam podobne zdanie. A widziałeś to, jak w filmie Wardenga znalazł, że jeden z nich ugryzł policjanta? Tak, widziałem. Jest jaka beka! Absolutnie cudowny, jestem... Zadowolony. Nie oszukujmy się, ale Wardenga też ma za uszami sporo, też zrobił trochę... Aha. Wiesz, no... Boobman. Boobman. Gdzie skaczemy? Dawaj tutaj. Ej, a wiesz co, ostatnio na streamie niechcący trochę odpaliłem kanał Brzozy TV. Tak stwierdziłem, no. A zobaczymy co u niego. Ja pierdolę. Nic się nie zmieniło. Nic. Miał na swoim kanale filmik, jak chodzi po mieście i wypada mu dildo z tyłka. I prosi ludzi, żeby podnieśli mu i mu oddali. Czaisz? Nice. Paweł, są na drugim końcu budynku, tutaj. Aha. Czy byli na dachu, więc... Jak wita się nóż? Ja nóż. Ja widelec. Aha. Gdzie ty z nim się strzelasz? Oj, jednego powaliłem, drugi mnie zabił. Martynka, cześć! Widziałem cię przed chwilą na innym kanale. Janek, żyj, uciekaj. A jeden leży, widzę, a drugi gdzie jest? Jestem. Normalny wtorek, syn dildo. Dobra, odrodziłeś się? Ty lubi różne rzeczy w życiu, prawda? People like different things in life. No! Ale nie czaj, bo to chodzi o to, że to jest, że seks. No, zabrałeś fajną broń. O Jezu, czekaj sekundę. Jest. Mod Martyna Paweł jest. KKM. Wow, mega. Idę drugą stroną. Mam iść środkiem? Gdzie jest? Jest, dostał. Ty otworzyłeś? Dobiorę się do niego. Już zabiłem go chyba, tak mi się wydaje. Nie, aczkolwiek... to zero zabawy z tobą. Bestia! Z Wadowic. Przestań. Dojmyk, zaznacz sobie tam obrażanie największych Polaków na świecie. Kto to napisał? Kai Suisk, nie, Szycun, ja dzisiaj bestia normalnie, Szycun, jaki normalnie jestem. To zależy po prostu od poziomu testosteronu we krwi. Paweł, gdzie ty jesteś? No ja sobie itemy zbieram, tutaj ładne są. Itemy są. No idę, Jezu. Paweł. Idę! Paweł, ja tą wołam, kręcę palcem, że tu zbiórka jest, chodź tu. Idę. Kowalski! Do mnie, Kowalski! Koleś na spadochronie spadł właśnie na dach, uważaj. Więzienia. Paweł, przy mnie. Ja dzisiaj odebrałem poród psa. Okay. A zjadłeś łożysko? Witaminki. Przestań poruszać ten temat, Paweł. No bo ciekawi mnie temat jedzenia łożyska. Chciałbym kiedyś spróbować z cebulką z patelni może. Wracając do youtuberów, których się ogląda, bo o tym mówiliśmy. I nienawidzi, Lacarnum. Nie, ogólnie to pamiętam się. Są na końcu budynku. Wróg się przemieszcza. Dawaj, pójdziemy pięterkiem do nich. Spadł. I jest drugi na końcu budynku. Ten budynek jest ogromny. No i kogo tam, Janek, nie lubisz, no? Co chciałeś powiedzieć złego o mnie znowu? Nie, chciałem powiedzieć kogo lubię. Ty no Janek, gdzie ty jesteś? Zbiórka. Na dachu jest. Synek. A, bo ty już obszedłeś ich. To ty, ej, bo oni się mną zajęli. O, bardzo mi położyło. Dasz radę? Oni się mną zajęli. I don't know. Jeden z nich chyba wstał? Tu jest. Wstał właśnie. Idę do ciebie.
Dobra, zabijam obu. O Jezu, za mną! Idę. O shit, o Jezu, o Boże, o Chryste. Idę. Gdzie za tobą? Oznacz. Tam, gdzie oznaczyłeś, tak? Tutaj. Obserwuję cel. Jaki zawał. Mega. Byniu, zawał. Ty, no normalnie. Dawaj ten. Nie widzę go. Dawaj, o, tutaj maka miał koleś. Czekaj. Dawaj darmowe. Ja się cały czas zastanawiam, Janek. Czy na kanał Lacardum Games stawiać zapisy z live'u po prostu z Twitcha? Paweł, weź maka sobie. Weź sobie maka. Mam. Czy wstawiać jakieś takie najlepsze momenty? I nie wiem. Nie no, chyba najlepsze momenty. Kurwa, to jest tyle pracy, że nie będę miał czasu na to. Co? Chciałbyś za darmo pieniądze dostać, co? No, ale oczywiście, żebym chciał, co ty głupio pytasz. Wiadomo, żebym chciał. Straszny jesteś człowiekiem. Twitch highlights. Czat, nie oglądajcie go. Nie wiem, myślę, czy wszyscy, nie wstawiać całych odcinków. Ludzie piszą wszystko na czacie, więc dobra. Może ktoś obejrzy. Ludzie będziecie oglądać cały ten czat, przecież będzie... Jak tam będą jakieś... Super jest! Widać czat, widać ciebie, widać mnie, jest idealnie. Wiesz co? A jak będziesz tam największego z Polaków obrażał? To jeszcze lepiej. Super. Oj. Idę do ciebie, idziemy. Zastanawiam się, czy nie pójść po zrzut. Nie wiem, boję się. No to idziemy na dół, schodzimy piętro niżej. Poldy killer, Jezu, no bierz se co chcesz. Wyjebane jajca, cytując klasyka. Zrobione. Klasyk. Kontrakt rozpoczęty, no żeś co ty zrobiłeś, żeś Januszu, ty. Janie dzbanie pier... No i to będziesz puszczał sobie na kanał, wiesz co, gratuluję ci. I to na kanał idzie wszystko, tak. Jest mi wstyd za ciebie, wstyd. Wyzywanie Janka to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Dobra, Jolo. Okej, okay. Jesteśmy w strefie, Paweł. I właśnie helikopter leciał trzeba na dach. Trzeba cel zabić! Właśnie helikopter leciał na dach. O, strefa, Janek, strefa! Janek! Strefa! Janek, to był zły pomysł! Co ty nie powiesz? Dobra, jeden leży. Już zabić ci. Ale tu jest... O, shit! Dosłownie przy drzwiach stoi. Nie, o, ja piernicze. Widzę ich. O Mariuszu Pudzianowskim, co sądzę? No 30 sekund, uciekaj. Martynka, dziękuję za 50 bitsów. Nie zauważyłem w ogóle, przepraszam. Ja pierdolę te miny. Ty no miałeś poczekać na mnie. Trafiłeś, nice. Uważaj, czy nie zaszli też od tyłu. Tak. O, RCXD. 6-5 sekund. Janek, 2 sekundy i cię uratuję. Jestem, I'm back, bitches! Jeden jest nade mną. I'm back! Yay! Kurde, Paweł, uratuj mnie! Są w tym budynku. Głupi byłem, nie zauważyłem. No ej! O, ładnie, Paweł, znowu trzecie miejsce, gratulacje. You won. Nie jestem szczerze zadowolony z ale tego, wiesz, przepraszam. Ale poczekaj, zobaczymy jeszcze wyniki. Oj, 4-3, jakiś tak, jakaś... No Janek, co mogę powiedzieć, ojej. No. Masz przebłyski. Kontaktujesz raz jakiś czas ze światem. Jak to było? Ja jestem jak ten właściciel tego Republika TV, co on wstawił zdjęcie śniegu, jak teraz napadał, wiesz, tydzień temu, nie? Napadał i mówi coś w stylu szachmat, ekolodzy, tak. Globalne ocieplenie. A on nawet słowa, znaczy śmieją, że słowo anomalia jest panu znane. To właśnie, pijąc do tego, ja jestem taką anomalią dzisiaj. I am just cardam moda. Wiesz co? Ale to właśnie ludzie mają bekę z takich typiarzy. To Trump tak samo mówił właśnie, że jest śnieg, więc nie ma globalnego ocieplenia. Słuchaj, to ja ludzie mieli straszną bekę z tego. Mam rozwiązanie na efekt cieplarniany i na globalne ocieplenie. Dawaj.
kostka lodu do oceanu, teraz jakiś czas. Nie. Duża kostka lodu. Jeśli już nie lodu, to do Mestosa. Do Mestosu. Nie. Wysłać na walkę w klatce z efektem cieplarnianym Mariusza Pudzianowskiego. Szachmat. Efekt cieplarniany odklepie w pierwszej rundzie. Oj, żebyś wiedział. A właśnie, kochani, emotki są. Ci, co są subskrybentami, macie nowe emotki. Enjoy. Jedna to jest wow, mega. Wow, mega. Oj. A druga to ten, Knuckles. Knuckles jest, tak? Knuckles. Tak. Wow, mega. Paweł, osłaniam cię. Osłaniam cię, Paweł. Janek, osłaniam cię. Janek, osłaniam cię. Janek, osłaniaj mnie. Jest. Janek, nie osłaniałeś. Nie, no jasne, że nie. Kłamałem. Paweł, musimy się zebrać. Zbierzmy się w jednym miejscu. Paweł, gdzie jesteś? Chodź tu lecimy. Musisz coś pokazać. Ludzie pytają, czy masz jeszcze jakieś nierozwiązane dramy z czasu prowadzenia komentarii? Mam jedną, ale to sąd polski rozwiąże Żółkiewicza. Tego polski sąd rozwiąże, kurwa. Oj, żebyś wiedział. Jak go Łokik dojedzie? Jako Ziobro dojedzie. Paweł, jak się zbierzemy, już wylądujemy gdzieś. Wybieraj, gdzie lądujemy, bo zawsze lepiej idzie, jak ty gdzieś tam pokażesz. Bo ja strategicznie wybieram punkty, synek. Ja ci pokażę. No. Wow, mega. Pokażę ci coś. Ty, ja się ostatnio zastanawiałem, dlaczego mój kanał jeszcze nie jest tak wielki jak Naruciaka, bo i większy. Ja przecież jestem zajebisty. Doszedłem do wniosku, że tą rzeczą, która mnie cały czas opóźniała, był Krzysztof, kurwa. Skacz. I dawaj tutaj. To fajnie wygląda. Krzysztof mnie opóźniał zawsze. I sprawiał, że ludzie mnie nie lubili, bo Krzysztof taki poważny, no. Ja już bym miał 30 dram, już byłbym popularniejszy niż taki Naruciak. A ja nie jestem też za poważny? Nie, ciebie można jeszcze przymusić do bycia miarzem. Krzysztof tylko, nie będziemy żartować z tego, nie wolno, nie. Paweł, mam drugi sposób na rozwiązanie efektu cieplarnianego, podał go tutaj... No. Pudziana z igłą i nicią i niech zaszyje dziurę ozonową. od dawna się nie mówi o dziurze ozonowej, no nie? Był taki okres, jak byliśmy młodzi, że cały czas gadali o dziurze ozonowej, a teraz od lat już nie. To prawda. I czy ona się leczy? Szachmatę, koledzy. Ona się leczy, prawda? Dziura ozonowa. Chyba. No tak. Ona ma samą reanimację, jak w Warzone. Kempes, zagrożenie, No to chodź mi pomóż. Nadchodzę. Nad nami. Jest! Masz shotguna i ja go zabiłem i nie wiem czemu. Nie wiesz czemu umarłeś. Uwaga, C4 tutaj. Podnoszę się. Dobra. Idą. No przecież zabiłem go! Jednego zabiłem. Nie, Janek, nie! Dodzisz, kurde! Milisekunda! No nie! Gramy, lecimy. Jak to? O, wbija Juras wbija. Bo my nie żyjemy, prawda? Nie żyjemy. No nie. Dobra. Ale chciałbym tutaj zauważyć, że masz wiele do nauki jeszcze, Janek, niestety. Masz wiele tutaj do... Ja mam 400 XP, no kurwa, nie. Ja dalej zbieram na blat, tak. Brakuje nam teraz na blat 100 zł, 112 zł, 111 i 8... Plus minus tyle. Milisekunda. Dobra, czat, to teraz rekord idąc, skoczy. Janek, weź pokaż Pawłowi, jak się gra. Pokazałem. Czy wy, kurwa, oglądacie, jak gram? Ludzie. A jestem zły teraz. Proszę pamiętać, że po podcaście w wolnej chwili Adam i Adam Podcast zakończyli działalność. Jezu, poszli do was, wy ich tak zdemotywowaliście, że oni przestali nagrywać. Oni po prostu spojrzeli na was i tak stwierdzili, Jezu, to tak wyglądają te podcasty, to my nie chcemy. Ale będę to szczery. No. Jak to chyba nie ta gra w tytule streama? To jest dobra gra w tytule streama, bo jest Call of Duty Modern Warfare. To jest pod Warzone'em się to... Po pierwsze... No. Trochę masz racji,
Juras przełącz się na Discorda. No wiem. Znaczy mikrofon coś zrób, albo słuchawki załóż, bo tej. My tak streamujemy, sorry, profesjonalne to jest. Tak, słuchasz mi dobrze, koledzy? Ojeju! Ja! Słuchasz? I w sumie jak oni tak gadaliśmy coś nam w podcastach, no i tak wiesz, to nawinął się temat, jak tam te podcasty, zimne piwko raz. No wiadomo, że oni przyszli. No ogólnie Naruciak to popatrzył na wycieraczkę Krzyśka i powiedział, kurwa, tym nie będę butów wycierał i wyciągnął banknot 100-złotowy. Tak było, przysięgam. True story. Jurek o tym wie, bo mu powiedziałem, że ty wiesz co się stało? Ja mam generalnie... wtedy miałem specjalne kamery u Krzyśka wtedy, Janek tam nadzorował. Wycieraczka u Krzyśka jest taka, ja to rozumiem Naruciaka, wycieraczka u Krzyśka jest taka, że jak wycierasz nogi, to masz brudniejsze niż wcześniej. No, to wycieraczka ogólnie, o ciebie wyciera nogi. Ale ogólnie Naruciak, Adam bardzo dobrze wychowany człowiek, przyszedł, porozmawiał. Rzucił plikiem banknotów. Krzysiek zaproponował kawę, a on wyciąga nagle z termos, kurwa, i wiesz, leje sobie własną kawę, mówi, ja nie piję tej Chibo Exclusive, bo to dla biedaków jest. Wyciąga własną kawiarkę z plecaka. I nad zapalniczką podgrzewać. On miał te ziarenka Starbucks. Ten, w kieszeni. No i ogólnie powiem tak, no i pytamy się, znaczy, tak, Dawidą się temat właśnie zarab... Czemu mini Royal czwórki? Bo a to a co? Fajne jest, dużo akcji jest. Tylko musisz się z mikrofonem naprawdę zrobić. O, wszyscy mi pokazują teraz, Olciozaur i Szycun pokazują mi teraz Knuckles'a i wow, mega. Warto subskrybować. Cytując Pudziana, warto subskrybować. Czekaj, wracając. No i pyta się, ile zarabiamy, no a my takie, że no nic, no to taki czysty fan, a oni... I koniec. I temat trwał dosłownie kilka sekund. To się tak zgadza, się absolutnie zgadza. Tak naprawdę to oni go rozpoczęli i go szybko skrócili, zakończyli. No. Spensu, zostajesz moda. Jarają się ludzie, że młody ma ten pakiet Grom. No jak, Polska jest. Jednostka, Polska Guru. Jedynie. To z Polski na czacie 1-2-3. Polska Guru. Ej, Jurek, a to z Polski 1-2-3 na czacie. Twój karabin się topi pod wpływem ognia? Słyszałeś o tym, Paweł? Słyszałeś o tym, czy nie? Nie. Ja nie słyszałem. Co? Że Polska kupiła karabiny, które się topią pod wpływem przegrzania. Czekaj, co? Ale to po ilu magazynkach? Po ilu trzała? Nie, nazywa się ten... ta broń Grom? Coś takiego? Nie. Okej. Okay. Grzmot. Coś takiego. Przeczytaj sobie. Thunder! Przeczytaj sobie. To jest, pisali o tym 3 dni temu, że dopuszczono coś takiego do obiegu w ogóle. Ale to wiesz co, ja ci kiedyś pokazywałem kanał na YouTubie, gdzie koleś właśnie niszczył bronię w ten sposób, że strzelał z nich bez przerwy. To nie jest nienormalne, że broń się przegrzewa i niszczy. Dosłownie koleś ma kanał na YouTubie, gdzie na przykład ma kałasznikowa i strzela z niego 10 magazynków, aż lufa się topi się. Albo sam kałasznikow, te drewniane elementy zaczęły płonąć. No nie? Nie, no to właśnie, że podobno odstrzelania się samo ten... Tak samo, ten koleś ma cały kanał poświęcony temu, że po prostu co film ma inną broń i niszczy ją po prostu strzelając z niej przez 20 magazynków bez przerwy, pod rząd, nie? Chodźcie tutaj. Strasznie ciekawe. Polska Guru! Nie no, ogólnie... A, Grot się nazywa karabin. Grot się nazywa karabin. Grot to chyba po Lidzaka było. Poczytaj sobie o tym, a wracając... Ze Star Trekiem, baby. Z Star Trekiem chyba. Wracając do Polski i Jurka Skórki. Ty Jurek, dlaczego masz strój z kartonu? Nie, Polska, kraj z kartonu. Moją inspiracją była ta, jak ona ma Hanka Mostowiak. Jeśli kojarzycie, o to chodzi. Strzela tutaj? Coś tego? Ja strzelałem do typa jednego. W tej grze się strzela w ogóle? To by tak... O, są to by tak na co dzień? Wy tak żyjecie w tej Polsce? Są tu. No ja tam strzałem właśnie. O, może byś zabił ich, Janek, co? To idziemy, chodź Paweł. Może byś ich zabił. Polska Guru! Polska Guru! Cicho, no, bądź. Chodźcie. Polska Guru! No Janek, ja nie wiem jak ty, ale jeszcze jednego trupa mam. W budynku są. O, shit, fuck, z tyłu też są, z tyłu też są. Ohoho. No, Jezu, gdzie są z tyłu? A tu są. Ja musielibyś się... A, widzę ich. Musiałbyś się obok mnie położyć, wtedy cię nie zabiją.
Ale, o właśnie, super. Warto ciebie powiedzieć. Co? Jeden rozjechany. Tessa? Tessa, gościu! Jurek się tam... Dwóch. Jeszcze jeden tu jest. O, tu jest. Powaliłem trzeciego, chyba. Zabity, z daleka. Mordunio. 100 metrów. Przejecha... Nie nagrałeś tego, Paweł? Nagrałeś to? Do kompilacji najlepszych akcji idzie, obiecuję ci. Nagrałeś to? Snajper. Ci kameruję. Snajper. Essa. Knipson, jak chcesz obejrzeć, to zapraszam na kanał Cardum Games. Subskrybuję, followuję, followuję, subskrybuję, followuję. O, no to bądźcie przez Knipson. Koledzy, please. Boss, please, boss. Jest, jaki ten karabin maszynowy to jest pieniądz. Dzięki, to jest karabin? Dzięki, nie bracie. Widziałeś jak, widziałeś jak go zaparkowałem? Dzięki, bracie. Thank you, brodo. Hold C. Nie ma sprawy, Spencer. Dobra, helikopter jest, jest. I got... Janek, daj mi prowadzić. Daj mi prowadzić, mam piosenki, pan. Janek, dam mu piosenki. Mam playlistę, Janek, daj prowadzić. Dawaj. Lecimy, no. Take on mommy! Nie! Copyright strike będzie! Na YouTubie! Dob! AWM są wszędzie! Oj, po co ginąłeś? Musiałem cię reanimować, nie brałem zrzutu. Co? Bambo! Nie puszczę takiej muzyki, bo copyrighty będą na YouTubie! Nie ma. Będą! O takie piosenki? Za klasyki? Ale przecież to tylko fragment jest wycinany, Paweł. O, shit! Easy, Jezu, jestem za dobry. Take on me, Cicho, Janek, tak ładnie śpiewasz, pomyślą jeszcze, że to jest oryginalna piosenka, tak ładnie śpiewasz, przestań. Wakacyjne, bo jest wróg. Paweł, wróg, cicho. Do you know the way? I know the way. That way. O, rek, bej. O, ktoś idzie. Mordunio. Są tutaj. Mordunio. Ty wyście są, czy nie? Gdzie wy jesteście? O, tutaj rzut dali. Tu rzut rzucili. Ej. Nożem zabiję kolesia. Essa. Brawo, Essa, Paweł. Byczku. Sweter na łeb mu założyłem. Ty to musisz mieć duży lec... Cicho, tak? Dwóch. Nie mogę teraz mówić, bo jest z zasady. Wiem. O Boże, to on mnie zabił tym shotgunem na dole. Są dwóch. Ja to jednak jestem taki ha, wyskokowiec, Dużą pewność ciebie chciałem powiedzieć, że masz. No mam. Paweł, chodź. Soczystą pewność siebie, dużą. I teraz już masz bana. A teraz jakiś nowy salon na Twitchu. Ty umarłeś znowu. No, I'm dead. Oj! Strzelają do mnie, strzelają, są w środku. Pan strzela. Kurwa, i powalony gość. Zawidłowym. O, jest tobą, kolejny. Ty. Widziałem, no. No Janek, jak ty chodzisz? Ja chciałem odrodzić się raz, bo tutaj sklepy są obok, ale no cóż. No, nie wyszło. MPS, dawaj, ciśnij. Odroć nas. Patrz. Janek to robi, Janek, ma ten movement. Cicho, bo daj mu się skupić! Ale przeładował. Za wolny jak dla mnie. Czekam na więcej. Mógł szybciej, prawda? No nie. Całkiem za tobą. O, ty, ale jak takie zdjęcie pokaże, co jest za tobą, to jesteś ten? Pan? Na Twitchu? Dawaj. Nice. Górą, sklep tam masz za sobą. Kupuj. Szybko. Tak, stworzyłem kolejny kanał na YouTubie, na którym nie będę publikował, ale wisi. Weź Janek za karę mnie odrzuć, a nie jego, co? Nawet piękny makaty na jednego. Szybko. Szybko, bo na górze są na dachu. Polska górą. Ej, co jest? Janek, ja tu streamuję. Nie powinieneś wybrać, ja tu streamuję, Janek. Nagrywasz jak gramy. Macie cztery koła na mnie. Mamy? Dawaj. Masz. Dawaj.
Mi jest smutno, Janek nie... Wybrał brata ponad kolegę, którego zna skądś tam. Niesamowite, co? Co dopiero za, brata znał trochę. No nie! Brat. Są tutaj. Idę do ciebie. Brata tylko od roku zna, co? Ja za mną! Plecy! Dostałem dziurę! Kurwa, na dachu dwóch typów. Aha. Janek Czylaka oddał wam pieniądze za czerwone kobry. Paweł to nawet mi nie oddał pieniędzy za ostatnie jedzenie, które mu postawiłem. Za komu? Nic mi nie stawiałeś, żadnego jedzenia. Myślisz? Kurde, dobrze było. O, fajnie się grało. Chińczyk był grany chyba jakiś. Nie było żadnego Chińczyka, przestań. Nie. Nic nie jestem winny, jest tutaj mam rozliczone wszystko elegancko, przestańcie. Ja tutaj zawału jakiś dostanę zaraz. O, patrz jak Akimbo chodzi, patrz jaki. O Jezu, jeszcze ma ten beczkę przyczepioną do prawego pistoletu. Kurde, kiedy zapytaj beczkę? Kiedy zapytaj beczkę? Polska kurwa! Przestań, zabij mordę. O, po lewej też masz kolejnego. Raszujo. Dawaj obu teraz. Dobrze, tak podniósł się. Albo nie. Cztery ekipy nadal. Ajajaj. Ale słabiak. Tragedia. Czemu w tym domu są okna? Czemu w tym budynku są okna? Jurek, bo Jurek mieszka w domu bez klamek, kurde. Ja mam same klaty, ja mam też tylko stalowe trendy. Czat, wow, mega poproszę. Jurek mieszka w takim pokoju z wyłożonym tymi materacami, tak? Ja mieszkam jak Harry Potter pod schodami. Jak Harry Potter mieszkam. Fun fact, potwierdzam. A ja biorę wypełnienie czwórek, to dlaczego ona mnie wyszukuje jednego gracza? Bo po co? Bo może nie było żadnej, wiesz? Weź widzę, zaproś. Pytanie mam, a czy nie pytanie, mam... Zrobię sobie Janek z tobą zdjęcie, dobrze, wiem, że jesteś moim widzem, fanem, zrobię sobie. Statement. Chat albo osoby, które są u Pawła. Jest możliwość wspierania mojego kanału przez donaty, które są na dole go. Moim streamem. Paweł Janek, nie myślałem, że stanie się takim człowiekiem. Ja pamiętam innego Janusza, ale najwyraźniej to już jest stary Janusz, któregoś nie ma w tym świecie, już nie istnieje. Wiesz co, ale podoba mi się to, bo od razu człowiek po prostu zaczyna być przedsiębiorczy, zaczyna zarabiać pieniądze, zaczyna iść w różne gałęzie technologii i źródeł dochodów, przychodów, a ludzie do niego nie poznaje cię. Nie poznaje, nie dajesz pieniędzy, tak jak dawałeś kiedyś. Janek, nie poznaje cię, odkąd zacząłeś odnosić sukcesy, spełniasz się życiowo, masz kobietę. Masz ten bierny dochód. Masz mieszkanie na Mokotowie. Nie podoba mi się to, Janek. Mam mieszkanie. Zmieniłeś się, chłopie. Kiedyś byłeś inny, naprawdę. Chodź za. Wracaj do naszego tego slumsu. Mieszkanie, tak. Mieszkaj dalej na slumsach z nami. To byłeś prawdziwy ty. Tak? To ty też wróć. Co? Ty też się zmieniłeś. Kiedyś byłeś lepszy. Kurczę. Ja się nigdy nie zmieniłem. Nie, ja się nie zmieniłem. Jestem taki sam. Rodzice mnie utrzymują cały czas do dzisiaj. Dobrze. Fajny ten karabin jest. To jest Oden. Fajny ten Oden przerobiony. No jest, Oden jest super. No fajnie. Bardzo lubię. O, to jest nowy DMR. Ojeju, jak zmarł, ojeju, jak zginął. Nawet nie szkoda go. Ej, czat, Polska górą! Czat dla karnu, a przyjdźcie do mnie, dajcie subskrypcję albo zapraszam do donate'ów. Najgorsze jest to, że ja jeszcze to pójdzie na YouTube'a jeszcze. Mi jest po prostu smutno, że ludzie będą się na YouTube i słuchać, jak ty się reklamujesz, Janek. Kurwa, no. Paweł, ty mi dobra, mówisz, to jeszcze ja zacznę. Bierny przychód w ogóle. Bierny przychód, wstawanie o 5 rano. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że to ty wstawiasz nieobrobiony filmik z Twitcha, jak gramy. I to ty wrzucasz go na kanał i to ty będziesz zarabiał na tym filmiku. Ja nie rozumiem. A ty się promujesz, ludzie przyjdą do ciebie, tak sobie pomyślą: o kurde, fajnie ten Janek brzmi na tym filmiku na YouTubie, to pójdę na jego Twitcha i dam mu hajs. Jakiegoś typa mamy. Ja też tak. Nie słyszę kolesia, no. Ja wyłączę na czat, bo ten tekstowy mam. Ja jestem inteligentny, sobie go wyciszyłem, da. Ale ty mądry jesteś. Studia skończyłem. Walduś, jaki ty jesteś inteligencik.
Na trójeczkach? Tak, tak. Na trójeczkach. Panda 3! I cześć, tam taka panda biało-czarna była. Panda 3! Śmieszny, mam. Jak ja się was wstydzę po prostu. Tak, tak. No też jeden, jeden leży. O Jezu. Potem się dziwi, że, nie ma, że masz mało widzów i mówisz. Ja, jak na strzelek przychodzisz, to nie ma. Nie mam broni nawet. Moje życie. Oj, tutaj gułak jest? No jest gułak. Zszokowany jestem. Jestem zszokowany, kochani. O kurde. Panie. Idź pan tam wichurę. Tu jest trójka. Max i Aneta są nadal aktualni, tak. Kiedyś to będzie. Jeszcze nie robię kolejnego maratonu pierwszej klasy, ale kiedyś będzie. Pierwszej klasy? No. Dobra, gramy w Gułagu. Janek, gramy. Ja to Jezu, normalna, jestem tak dobry. Normalna, jak jestem dobry! Co wy na to potem, ta normalka? Normalna. No dobra, bo ci nie idzie, ja tak? Właśnie normalny gierki, fajnie. Bo słaby jest, o Jezu. Uuu. Janek, obraca cię Paweł. Janek. Chwila, zobaczmy. Kempes, 0. Litwa Vlog, 2. Dziękuję. I rest my case. Cicho. Gorące Miami. Dobra. Kurde no! Jurek, przestań śpiewać. Nikt inny tego nie słyszy, tylko twoje... Julia zy 12, koleżanko, miło cię widzieć. Skoro jesteś moderatorem, to byś tutaj pomoderowała trochę, co? Jurek, budynku naprzeciwko. Knipson! Oślepk tym laserem, po oczach im daj. A on się nie podniesie, on nie ma samoanimacji, ten koleś? Byłam u Janka. Aha, byłaś u Janka, okej. Okay. Dziękuję Julia, zapraszam do owsianki u Janka. U nas zawsze dobre szoty i dobra atmosfera. Nie to co u Pawła. Ja pierdolę, idę piwo otworzę już, bo zaraz komuś wykurwię tutaj. Najgorszy Twitcher. Najgorszy trasher. Daj proszę dwa imionka dla szczurków dziewczynek. Jak nazwać zwierzątka? Jak nazwać szczurki dziewczynki? Paweł Mirosa. Jeden to będzie Barry Benson. Do you like jazz? Barry Benson. Boże, Barry Benson. A drugi prawda. Barry Allen. Fastest man alive. O Boże, Paweł. I'm the fastest man alive. Fastest fuck boy. Zrobić, żebyś nazwał już moje dzieci. Nazwę twoje Allen. Dzieci, nazwę. Barry Allen Kempa, to w ogóle byłoby pojeba. Barry Benson i Barry Allen. Ja wymagam, żeby tak się nazwały. A wiesz, jaka byłaby taki dopisek, taki didaskalia pod Barry Allen Kempa? No. Najszybszy Kempa w rodzinie. Zrobił speedrun życia, na jego nagrobku będzie. Speedrun życia. Dobra. I like it. Śmieszne. Haha. Ja tak lubię opowiadać kawały. To dobry. Dobra. Dawaj, Janek. Kupuj kolegę najlepszego przyjaciela. No. Nie kupił! Nie! Janek się nie zaczął z mojego tego. Śmiał się do mnie. Barry Benson. Morda. Barry Benson. Lubicie? Hej, lubisz prędkość? Co to otworzyłeś? Szybę wybiłem, tak. Ubem! Jakby ktoś odpowiedział, lubię prędkość, to byś powiedział, ja jestem prędkość? I am this, tak. O Boże, popłakałem się ze śmiechu. I widzicie, kochani widzowie, jak też chcecie się śmiać i płakać, śmiać się, płakać ze śmiechu. O Jezu, ja ledwo powiedziałem, to miałem wylew. To chodźcie na kanał Lakarnum! Lakarnum! Tak naprawdę nasze streamy to nie jest żaden skill. Tak naprawdę. To baka. Jaki skill? Ja mam skilla. To nie ma żadnego. Jeśli mnie nie pytał o zdanie, tweetujesz to nie, to siedź cicho. Dobra, będę twitchować. Będę mieć do ciebie widzów i... No. Boże, płaczę ze śmiechu. Zdziwiony jestem, że ten koleś...
Nasze Twitche to są ewidentnie po prostu promocja. Tylko tyle. Po prostu. Typu wątu. Słyszę chyba. Jeden drugiego promuje i tak na zmianę. Oglądam jak Knipson gra. Zobaczymy. Może jakieś nowe dipsy. Nauczymy się jakieś. Czekaj. O! Jest na dachu, jest na dachu. O Jezu, nie na dachu. Jest tutaj. Na dole. Dobrze mnie odrodziłeś. Cześć ludziska, witam serdecznie, followujcie koniecznie. Ja idę na chubę, no. Na co oszukujesz? No ładnie, podobało mi się. Zagrajmy normalnie, bo to główny jest tryb. Czemu? No, nie przepraszam, to jest słaby tryb. Nie mogę mówić takich rzeczy. Jak się poprawił? A to powiedział? To jest gówno tryb. A nie, przepraszam, to jest słaby tryb. No bo ja czytałem teraz, że jakieś tam nowe zasady są. Więc nie mogę. O Jezu, jak słodko. Ale Janek nadal jest do dupy najgorszy, widzę. Zaj zero kili. Uganda Nakus. Cześć Julia Rodriguez, czołem, hej. Nice nickname. Dobra, ja sobie odpalę double XP, dobra koledzy? I mamy wygrać tą grę na dużej mapie w takim razie. O Boże, ale się sikałem ze śmiechu. Przepraszam, popuściłem. Oddałem moc. Było blisko. Spensos. No to ciekawe, że ktoś napisał mi tutaj, że Twitch zbanował streamera, który miał 100 tysięcy obserwujących tylko dlatego, że założył konto, kiedy miał 11 lat. No to okay. Dzięki Bogu ja założyłem kontakt, jak miałem 20 coś. Cruzeis, dzięki za obserwowanie. Witaj w naszej grupie. Knipson, ty nie mów ile tam masz lat, dobra? Tak cicho. 21? Cicho. No w ogóle te zasady to są głupie, że nie masz teraz wyzywać osoby, która cię zabiła w żaden sposób. Na przykład. Grze. Dobra, panowie, mam case study. Dawaj, no. Tumnus z Narni napisał na czacie. Od pewnego czasu... To jest ten rogacz. Od pewnego czasu przyłapuję moją kierowniczkę na wysyłaniu mi spojrzeń, kiedy się mijamy. Obraca się ze mną i zwykle jest w pobliżu ukradkiem, nie obserwuje. Przerwę ci już teraz. Tak? Kierowniczka wysyła mu ukradkowe spojrzenia, bo koleś oblizuje usta za każdym razem, jak przychodzi obok niej. To jest może dziwne. Może po prostu się nie myjesz. Może ona się odwraca. Jak śmieje. Nie. Ogólnie i napisał, że albo na mnie, albo ja się jej podobam, albo coś schrzaniłem. Stawiam na to drugie. Moim case study jest właśnie to, że do tego piłem. Że pewnie. Trzeba brać codziennie prysznic, a nie co tydzień. Oblizuje namiętnie usta, gdy przychodzi obok niej. To gorsze. Oblizuje namiętnie usta, gdy jest dzień, zabierz dziecko do pracy i ona ze swoją córką przechodzi 5-letnią. Ona patrzy po prostu, bo nie wie, że ja mogę się taką malować szminką, bo roztarłeś ją po całej twarzy. A nie o Jezu, jak Joker. Tak. Sweet Home Verdańsk. Tutaj jutro odcinek na kanale La Carnum, tak. A dzisiaj już zapis tego live'a na kanale La Carnum Games. Tak? Od razu wrzucasz? Wiesz, że jest taka zajebista opcja, że ja nic nie muszę robić? Wystarczy kliknąć guzik eksportuj i automatycznie na moim kanale na YouTubie to jest pełen zapis. O mój Boże, nie mów naprawdę. Jeszcze raz przypomnij, jak nazywa się twój kanał, bo nie zapisałem. La Carnum Games! Dobra, nikt nie daje jebania. A, nie, powinieneś to przerwać, kiedy właśnie, nie, właśnie, że po przekleństwu powiedziałeś. Ej. No to jak dla mnie Janek jest overpart. Ale no. Schrzaniłeś. O, jest. Czemu tylko 100 widzów, bo Janek, kurwa, jest. Ja mam tylko 13, bele. Paweł, kurka wodna. 13, więc... Kurde bele. Natka sałatka, nie robię wlatuje tego, daj, nie robię tego. No. Wlatuje cię na dach? O, jak wleciał. Challenge'ik wlatuje, kochani. Kto pierwszy umiera... Za tobą. O! Pomocy! Co śmieć? Tylko przyszedł cię zabił. To jest to? Nikt mi nie pomógł, a ja zużyłem double XP. Kochani, robimy challenge'ik. Kto umrze pierwszy i musi do basenu wskoczyć. Mokra woda, straszne. A ja mam bardzo dużo cytrynek w tym. Nie cytrynki, o! Nie! Cytrynek? To ma związek batni cytrynki. Tak. Ale zleciał. Tylko nie cytrynki, moja jedyna słabość. O nie, uratował go! Czat! Co ja zrobiłem? Jan Kępa. Potujcie to.
Notujcie to. Co ja zrobiłem? Notujcie to. O, shit, fuck. Notujcie to. Notujcie to, nie mogę uwierzyć. Jan Kępa, co ty tutaj od Janie... Janie kępiłeś. Ale zrobiłem głupotę. Uuu, jeszcze Knypson umarł. Jezu, no to nie. Dobra, ja mam... A, dobra, Janek ma zero zabójstw. Jaki dramat, ale dramat, co ja zrobiłem? Powiedzcie mi, po co ja tutaj w ogóle z wami gram, jak wy jesteście taki noob? O, czerwona karta. Aha. Na górze była czerwona karta, no. Ja twierdzę, że to jest wina tego, że przyszedł mój brat. Ja myślę, że Janek w ogóle nie grasz. Nikt nie interesuje się twoim zdaniem, następnym razem się nie odsłuchuję. O, jest mój brat. Rzucę się kamieniem. O, shit. Hashtag ratujcie Smadzona. Na tacie, proszę. I'm the no very best memest man alive. Okej. Okay. No. To było szybkie. Czekajcie, zobaczmy statystyki. Ja mam zero. Kiedyś nadejdzie ten dzień, gdy uczeń przerośnie mistrza, Janusz. Ale dzisiaj jeszcze nie jest ten dzień, niestety. Czy oglądacie mnie? Wychodzę, wychodzimy. Co? Wystarczy. Nope, wystarczy tego gameplayu. Statystyka poszła, Jurek, co? To kolejny dead padł do statystyki. O jedną setną zapewne już spadł. Mam jeszcze 10 minut podwójnego XP. Ciśnijcie, dobra? 3 minuty chyba. Twój nick będzie na filmie, tak. Nie, 10 minut mam podwójnego XP. To ile dałeś? Może godzinę 15-minutowy włączyłem przed chwilą. A może 4, a ma 405? A, bo jeszcze jest 3 minuty XP, bo papież umarł. Dobra. No. Tak? To o to chodzi, tak? Tak, dobra. Tak. Wow, Paweł. Wow. Janek, to ty to wymyśliłeś. Nie, a tak, to prawda. Tak, to ja, przyznaję się. Ale trafnie, bo z reguły o tej godzinie gramy, no. Właśnie, no. Więc jak najbardziej trafnie jest. Dobra, nie będę wysnuwał dalszych teorii, bo miałem taką teorię, ale to jak to pójdzie do internetu, to ja dziękuję bardzo, nie będę dalej wysnuwał takich teorii, jakie mam. No to jest tak przerażające, no nie, że ja powiedziałem, że będę wszystko publikował teraz, więc ty nie możesz się odezwać nawet przy mnie. Nie, no. Jest mi smutno, bo moja moderatorka napisała, że tylko ja czekam, aż Jurek zacznie streamować, żeby opuścić Jankę i oglądać jego. Żeby oglądać prawdziwy, dobry gameplay, to tak, ja też czekam, aż Jurek zacznie streamować. Janek, po prostu to było wiadomo od samego początku, że jestem fajniejszy. Ej! Kiedy my zmieniamy czas na letni? Możesz się zmienić teraz na letni, słuchaj, jak ciepło będzie. Tak. Bez śniegu, ciepło, możesz zmienić. Znaczy to jest tak, jeżeli możesz odpalić grilla bez koszulki na balkonie, to jest czas na zmianę na czas letni. Tak. Problem polega na tym, że w Polsce cały rok można odpalać w t-shircie grilla na balkonie. A to... Słuchaj, na meteorologii tak miałem. Raczej nie możesz się nazywać Polakiem. Miałem przedmiot meteorologia, to tak mówili, że no jak widzicie chłopa takiego, wielkie sadło, co nie grilluje, no, to już jest czas letni, słuchajcie, możecie. A potem moja mama kiedyś mówiła, że chcą usunąć te czasy. Tak, planują. Planują, no. Może to wprowadzili już. Może już? No to bez sensu. Podpisali, ale nie od którego roku. No to w sumie też tak bez sensu jest. Lecimy gdzie indziej. Base. Za daleko. Base. Dawaj tutaj. No ten to co wybrał. Może iść, bo lubi zejść. Piwiasty bęben. Dokładnie o to chodzi. Mięsień piwny masz? Nie, jestem chudzinka. Ta. Jesteś jak ten z Simpsonów, tak? To miał ten. O Jezu, tutaj się dzieje, to trochę się... Knypson, uciekaj! Knypson, uciekaj! Ja mam uciekać? Chłopie! Uciekaj! Ja czekam tylko na okazję. Mam nalot precyzyjny, mogę puszczać? Walnij na te hangary. Ja idę pomóc Knypsonowi. Na hangary. Dużo nawet... Ej, już się zabij wszyscy. Jest jeden na zewnątrz jeszcze. Idę. Zjem to tarczę ma. Elo. Z której strony? Dobry. Jadę na Orłowo coś przekąsić. Skąd oni mnie? Ale mnie zdjął. Panowie, podnieście mnie.
Nie pykło. Przyjął mnie z drugiego końca mapy w ogóle. Idę, czekaj, Roberta puszczę zobaczyć. Na tych... Okej, okay, widzę. Dobra, idę. Idą, tu są. Obciął idą, się. Raszują z tej strony. No, raszują, dwójka. No widziałem, Boże Święty, widzę, że BSP mam. Weszli. Nie weszli, to ja jestem. Idą tak. Jezu, jestem za dobry. Mega. Mam zbindowany. Przez to... Idę na górę idę. Cześć koledzy. To ja, Barry Benson. O, są, Janek! O, jest! Dzięki. Pawciu, podnoś. Jednego zabiłem pięścią. O, siedź, kolejny! Zabity pięścią. Jezu! God damn, somebody stop me! Binduję to, żeby ten moment zaznaczam. Na później. Nie, teraz dwóch koleś zabiję pięść po prostu. Dumny. O kurde, co? Ej. Co się stało? No upadł jak debil. Sniper. Sniper tamtego, tam gdzie Pawła zabili na samym początku. A, sniper, bo ja tutaj... Ja szedłem zabrać ci itemy, a ty mówisz teraz za sniper. No tam z niebieskiego, tam cię zabili wcześniej, no. Janek, teraz prawo twoje. Tak widzę. Tam powinni być, no w bunkrach, gdzie w bunkrach powinni być. Teraz czekaj! W hangarze. Ja przodowałem... No, za późno. Odznaczam punkt nawigacyjny, ruchy. Great job, teammate. Fajnie. No przepraszam, great ale success. Ja znowu zabiłem trzech. Very nice, great success. O, Badziulka. Nie, na Twitchu będą streamy live, jak coś tutaj ze mną pogadać, a na YouTubie będą zapisy tylko. Spokojnie. Czaro, is not your NBA league. Even LeBron James will not beat the number of my dunks. No, Knipson, okay. Dawaj, wielka Polska. No nie! Ale blisko, kurde. Wow, co ty powiedziałeś? Kurna. Juras potrzebuje oficjalnego stanowiska odnośnie tego, co powiedziałeś podczas tej transmisji na żywo. Potrzebuję twojego sprostowania. Inaczej będziemy mieli problem. Dzwonię do zarządu Twitcha, żeby przyjechali do ciebie. Halo, Boxdel, mam tutaj kwestię do rozwiązania w klatce. A Boxdel się zajmuje Twitchem? Nie. Nie. Naprawdę? A czy Boxdel to jest tak, że załatwia potem właśnie takie sprawy w klatce? No właśnie on w klatce załatwia, tak. Wszelki hello, spór... Twitch Administration. Podobno jak się ma jakikolwiek spór, nieważne w życiu, w pracy, w domu, to można dzwonić do Boxdela i on pomaga wyjaśnić ten spór w klatce. Ostatnio szefowa się na mnie wkurwiła. Jurek taki młoda takimi wulgaryzmami rzuca. No właśnie, no nie? Ja też się tak... Ja kurna. Zszokowany. Kurna powiedziałem. A wydaje mi się, że coś gorszego powiedziałeś. Kurna powiedziałem. Czy powiedział, że pierdolę? Eee. A nie, tylko cytuję to. Janek taki dobry chłopak, a takimi tekstami rzuca, to jest... Boxdel. Ja nie wiem. Ja, właśnie, ja dzwonię do Boxdela. Halo, Boxdel. Czaro. Halo, Czaro. Czaro! To nie twoja liga czaro. NBA. Janek, mam mamę, co? Wow. Ale bubel. Nie, no kurde, dramat. No jak teraz od razu zdechnę, to pierdolę to i kończę grę. Co? Naprawdę, mam dosyć. Bo nie wychodzi mi, jestem zły, no. A to wszystko przez to, że Jurek przyszedł. Autentycznie, no szło mi lepiej, kiedy graliśmy we dwóch, no. Bo, ale to... Bo Jurek tutaj podwyższy Janek. Standardy teraz. My teraz w kontraście jesteśmy do niego do dupy. Znaczy nie, ja sobie radzę. Gramy na egipskich serwerach, tylko... No tylko na polski, tak? Ja nie chcę nic mówić, ja sobie radzę doskonale.
Z Marcinem. Słyszałeś, Paweł, słyszałeś, jak ostatnio oglądałem streama Izaka i on sobie normalnie gra i jakieś Polaczki go zabiły na tego, na rozgrzewce, co nie, i to było, że ten najbliższy serwer śmiech. każdy go zabił i tak, jebać nie. O nie, naprawdę? Czyste. Ale beczuszka, milordzie. A potem Izak powiedział, no widzicie widzowie, no jak na najbliższych serwerach te Twitteru byłoby, no na 10 gier byłby jeden, a tak tam w każdym meczu jest Twitter jakiś. Dlaczego na egipskich? Dlaczego niby w Egipcie ludzie są słabsi w tą grę? Nie rozumiem. Ja po prostu jest... Według mnie to Izak jest overparty. Przecież Izak też by miał większe lagi przez to, że na egipskich gra, nie? Większy ping. No nie sądzę. Przetestujemy to, zadamy konto na egipskim? W takim razie. Nie, po co konto? Po co musisz konto zamawiać? Po prostu musisz mieć tam VPN. No dobra, no tu na VPN gramy na egipskich. Spróbujemy? No to ty grajcie, ja nie mogę, bo mam klejkę. A ty na PlayStation teraz ja grasz? Ja nie mogę oszukiwać. Co? Ty na PlayStation teraz grasz? No, na PS4. Co? On... Ktoś tam gra. On cały czas gra na PlayStation 4, mi chcecie powiedzieć? No tak. No tak. Co jest, kurwa? Dlaczego mu tak dobrze idzie? Bo on gra na... A, bo tam jest wspomaganie celowania, dobra, to już, już podsumowane. Na klawiaturze gra i na myszce. A ty też sobie klawiaturę i myszkę ma. On nie dość, że ma... Słuchajcie na żółte. Nie dość, że ma klawiaturę i myszkę na PlayStation 4 grając, to jeszcze ma wspomaganie celowania. O to ja dziękuję. To wszystko tłumaczy, no. Wspomaganie celowania na klawiaturze. Ty... Co jest? Jakiś chory jesteś, jakiś pijany chyba. Chłopie, ja się nie zgadzam na tak. Nie, ja piszę do oficjalnego przedstawiciela Warzona i Zaka, żeby cię zbanował. Pawełku, ja mam twoją nawet klawiaturę. Ludzie, on ma moją klawiaturę. No. Jest tu kolej. Jest. Janek poszedł BSP. Mam martwą ciszę. Jest. Zaskoczył. Uciekł. Zabiłem go. Brawo. Znaczy powaliłem. Dobiłem. Brawo, idę ciebie na górę. To chyba jeszcze jeden powinien być. O, Alhuban. Nie wiem. Jest jeszcze jeden, widzisz? Na dole jest, na dole jest, na dole jest, na dole jest, na dole jest. Chyba idzie na górę. Na dole. Wydaje mi się, że zaskoczył. Widzę go. Uuu, jakie niecelne! Osiedl, wy go raszujecie! O Jezu, biedny chłopak. No i mordo, gdzie uciekniesz? Gdzie go macie? A i Luka. Tu go. O, tu cię, tu na ciebie coś ma. Za kim mordę, Janek? Dobra, włączę sobie ducha. Jestem niewidzialny. Agriś! Czat, znacie ten filmik? Gdzie macie to? Nie wiem. Już nie ma tego. Zapomniałem. Zamknij z tym filmem, Janek. Jaki jaskiniowiec. No nie? Z jaskiniowcami gram. Jak Krzyśtek. Jest jego stary żart. Idę. Ej, wow, ale mógłbym. Ten żarcik jest śmieszny. Ja muszę... Żarty... Janek. Najśmieszniejszym żartem jest... Ale jest wysoko. Janek, no nie zajmuj się żartami, ucz się grać, dobra synek. Maciej Pepe, Maciej o Pepe, witaj serdecznie. Czerwona karta! Czerwona karta! Odwołujemy alarm! Czerwona karta! No to let's go na bunkier, synek. Czerwona karta i zielony... Ej, a znacie taki cytat? Taki z filmu polskiego. A, nie ma bunkrów, ale i tak zajebiście! Ej. To tak było. Słownictwo brzydkie. Moje. Haha! Moja torba z pancerzem. Kurwa, daj tu torbę, no weź, zdejmij ją. No weź, zdejmij. Ściągaj. Zdejmij ją, synek. Dobra. Lecimy na ten, na co? Znaczy, możemy kupić sobie w sklepie itemy, nie? Zrzut. Ej, tu jest... A, tu jest metro, lol. A zrzut kupujemy? No. Nie? No, kupimy. No zaraz kupimy. Kupuję, idę już po samochodach, po O Boże! Dziękuję bardzo. Jezu, Jankowi pieniądze dali. Purpose Avi kupiła NVC subskrypcję. Aż kurwa, no. Tak jest. Ja przestaję taki grać z tobą i z Krzysztofem, bo za dużo ludzie dają wam pieniędzy. Ale muzyczka.
Nie za tej muzyki, Jurek, wysiadamy. A znam ją. O, teraz możesz siadać, teraz prawidłnie jest. Dobra, ale Paweł pojechał metrem chyba. Znaczy nie, ja jestem na dole, sobie zbieram itemy. Ale nie wsiadam sami do auta, jak wypuszczacie muzyczkę, bo mi copyright strike wywali. Jurek, a nie masz. No ja już wychodzę na górę. Kupujemy zrzut. Nie, masz trzy kredki. Zagrożenie, Uchroncie. Chroncie bestie kodo. Nie, oni są na górze, oni na górze są. Kupili bilet pewnie, kupili biletu. Chodźcie, jedziemy, wsiadać, uciekniemy w ten sposób. No czekajcie, idę. Jurek! Nie, chłopaki, nie! Nie! Ale patrz, zagrożenie. Ale zagrożenie spadło, racja. Nie, nie spadło wcale, mam nadal pełne. To my w drugą jedziemy. A nie, to mam wrócić do was, czy nie? Nie, pojedziemy do ciebie. Wysiądę i poczekam na stacji, dobra? Czekam. Gdzie ty jesteś? Odpowiedź na aeroporcie. Okej. Okay. Są tutaj, słyszę się. Nadal w strefie. Tak, podjechało. Drugi pociąg. Metro. W drugiej strefie powiedziałeś? Jestem w drugiej strefie, mam bilet na dwie strefy, być tu. Bogactwo, część pierwsza. No i czat, kończymy grę, pierdolę, koniec. Czekaj, tam zdech. No. Okej. Okay. Ja jechałem na Wierzbno, oni jechali na Racławicką. To nie mogło się udać ten związek, ja byłem na ta miłość. Bo po co wchodzisz do tego? Po co wchodzisz do tego kurna metra? Bo jak wchodzisz, to się zamyka szybciej. Podobno. Oj, Pawełku, nie znasz... Tempest, oznacz! Gameplaya. Nie mogę na razie. No bo ja wszedłem... Nie wiem, dlaczego wszedłem w sumie. Pierwsze do lotu metro. Mamy dwie strefy, Boże, ja się pogubię. No za dużo tych stref, no nie? Kiedyś była jedna strefa i było dobrze. A świetnie ten guzik. Ty chciałeś, czy ty nie odpadł? Czy ty byś musiał mołotowa? Nie, to był nożyk, tak? Nożyk. Ale ja myślałem, że mołotowem odpalisz. Ten dzbanek jakiś nerwowy koleś. Tak, przyzwyczajeni jesteście wszyscy do tego, że Janek dzbanek jest nerwowy zawsze. No to prawda. A ja w niedzielę miałem atak po prostu. Taki miałem atak agresji. Dzban, oznacz. A Jurek wie o tym. Bo Jurek dostał w twarz wtedy. Nie, że biłem, po prostu byłem zdenerwowany. Wkurzyli mnie, po prostu. Zabrali, Jankowi Drwala zabrali. O nie! Serio? Już nie ma Drwala, no. Zresztą nie... A, ale jak to nie ma Drwala? Siadłem wczoraj do sobie Drwala. Jestem przedwczoraj. Żartuję. Zabrali podobno tego Wege Drwala. Ja to wiem, kurwa. Ty tam nie testuj, ja znam całą historię Drwala i lore Drwala. A ja pracowałem w McDonaldzie. Kurwa, gameplaya oglądałem zrobienia Drwala. Ja się znam, synek. Zdajesz mi Mieścińskiego, jak on robi tego Drwala, co? Jaki tutaj jest taki bragging taki w ogóle, co się dzieje. A ja tu pracowałem, a ja znam historię, a ja... Kurwa, całą historię życia Drwala znam. Nie nazywaj się prawdziwym fanem Drwala. Nie. Helikopter, samochód, a ty... Snajper. Radziała tego. A ja to na niego. Ale tam ich więcej jest. Ale jestem zszokowany, jak on z nas... Szok. O Boże, jak się świeci. Niedowierzanie. Ej, dobra, kupisz mnie? No jak teraz, jak mam samych... Dobra. Jurek, zapraszam Paweł, chodź. Tu macie sklep na środku. Janek, chodź. Jadę, pojadę tam. O Jezu, strzelają, dobra. No nie, na środku nie, lećmy dalej, do strefy. Kurde, no ale rzucik, kurde. Morda z tym zrzutem nie potrzebujesz. Darowanemu koniowi i tak dalej. Oznacz jeszcze raz. No oznacz. Tu jest. Jak smutny, taki zapłakany. Tu jest. Bo nie mogę zagrać gierki.
Z rzutem. Muszę grać z gównianej brani w początku. Sorry. To Syrek, sobie inni muszą jakoś radzić, a ty też się naucz, dobra? Nie, no zacznę sobie radzić, jak Janek zacznie zabijać w końcu. Bro, nie jadłem jeszcze ani razu Drwala. Proszę wyjść z tego czatu w takim razie. Wynochas! Wyluź się! Moim ulubionym Drwalem jest żurawiną. Z żurawiną? Ty mieszasz smaki! Podwójne mięso. Podwójne mięso. Kpisz ze mnie! Wylochać to streama, ty też, Juras. Juras. Nie no, ja, ale ja mówię na żarty, to prank, wiesz, tak mówię, jak... Prank. Kurwa, no mam nadzieję. Prankuję... Tak sam piosenki. Mojego poczystego kolegę, że lubię Drwala, to zrobił. Nie podoba mi się, że pokazuje Jan Kempa w polecanych. Mi też się to nie podoba, bardzo. W polecanych, nie rozumiem. A nie wiem, może na głównej stronie jesteś Twitcha czy coś polecanych. O Boże, niemożliwe. Jeszcze takie rzeczy nie jest. Nie, rzadko, ale nie, się nie, zdarza. Nie, to jest prank. To jest jeden z ekipowych pranków, słuchaj. Ziomeczki, w dzisiejszym odcinku wkręcamy dzbanka. Tekstem piosenki. Wkręcamy dzbanka tekstem piosenki. Jany? Klaudia Peru, dzięki za drugą. Janek! Miód malina! Kochani, w dzisiejszym odcinku dzbanek są wkręcony. Bo Janek tańczy dla mnie. Julka napisała, że ona ma cały czas polecanych mandzia. Ja tutaj widzę, że w polecanych głodnemu chleb na myśli, czy coś, no, te sprawy, no. Nikatrz, dzięki. Powiedz, że masz zapewne mniej więcej, a nie masz kopii w play. Kiedy kopii w play? Moje ciało to świątynia. Więc piję tajgerki, jak przystało, trzeba dobrą tylko, maszynę. Tylko Burger King. Co ty? Monsterki. Tylko Drwal do środka. Monsterki. Kochani, kupiłem prompter dzisiaj do kamery, do czytania tekstu, więc tutaj profesjonalnie rozwijamy kanał, więc wszystkie pieniądze idą na rozwój kanału. To nie jest tak, że ja potem je przejadam, te pieniądze. Pizzę na wypasie kupuję, to nie jest tak. Ostatnio, słuchajcie, nie wykorzystałem kuponu na Papa John'sa, połowę ceny jednej pizzy. Jezu, kochany, na ty nawet nie zaczynaj. Jak ja ogarnąłem sobie kupon Papa John'sa, że ja mogę sobie zamówić, chciałem sobie jedną pizzę zamówić, no nie? Ale miałem tyle punktów, że 4 zamówiłem w cenie jednej, ty to rozumiesz? 4. O mój Boże. O mój Boże. Tyle możliwości. Zjadłem każdą. Dlaczego my wydaję pieniądze na BSP, jak nie mamy dobrej broni? Bardzo głodem. Iść ty kurwa. Ej, panowie, bo tutaj są nieprzyjaciele. Auto jedzie, chowaj się. Idą. Chowaj się. Bo będę strzelał. A, zaskoczony, zabiłem go. Czekaj, gdzie jest to autko, bo ja mam nalot w sumie. Już nie ma go. Ten typ jest sam. Tak jest, nie, no nie wiem, ale chciał chyba odkupić swoich ziomeczków. Czemu wy tacy jesteście? A ja mam kaskę, to nie mam 69 stóweczek. Tutaj mamy kolesi. Oznaczyłem ich. W sumie to by mi tak... Przestrzeń powietrza jest zbyt zatłoczona. Co to znaczy? No, że jest kolejny nalot precyzyjny. O Jezu, no mogę... Ekipa na drugim końcu ten kanału jest. Tak, rzuciłem na nich nalot, 20, na tą ekipę. 20 BSP kupiłem. Friza. Ja też kupiłem, mam BSP. Wypełniłem basen kuleczkami, zobaczcie ich reakcję. Zobaczcie! Piękna, a to kolega Pawła tak zrobił, Blowek tak zrobi. Nie wiem, nie kojarzę. Nie kolega, bo on już się ze mną nie lubi, okej? Okay? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak? Bo raz powiedziałem coś o jego mamie na filmie. Ale żarty stoi. To jest tak, że dlatego kopie w klej nie osiągnęło sukcesu, bo po prostu my tam wiele razy wspominaliśmy o tym. Weź kurwa, to przeze mnie, ja tak dużo wyzywałem YouTube, że teraz nikt nie chciał z nami współpracować, ile to kopie w klej upadło. O, panowie, bo tutaj kolega jakiś chyba. Spadochroniarz chyba, tak jest, spadochroniarz. No to ja nie wiem, brać tę heli, wezmę heli. Nie, Boże, po co my idziemy do strefy? No to, nie, no, robić, no to ja tak zostaję tutaj. Na kochany, zabawiaj widownię może. Dzień dobry tutaj. Znowu mam bana, no ja nie mogę.
Trzymaj te diaksy! To teraz na pewno teraz na pewno nie... Ale go przerwa fajnie. Nie chcę tak śpiewać jego piosenkę, którą... Nie, jego takie... No nie chcę, mam taki mikrofon. Jak ten, jak taki prawdziwy raper! Prawdziwy raper! Prawdziwy Call of Duty! Nie brzegnie. Bleba, pania! W lewej ręce na trzosy, w prawej Mountain Dew. Janek, może kupimy zrzut? Nie kupujcie. Ale ja już mam. Ale mogę ci dać pieniądze, jak chcesz. Chodź, podejść na dach, biedaku. Chodź, świrki, chodź. Kochane, dajcie spokój z tymi zrzutami. Chcesz te pieniądze? Nie komentuję. To wszystko na YouTube'a idzie. Wszystko na... O, ten co poleciał. Zabrał helikopter. I się rozjebie, wybuchnie po prostu. Panie, ale wszystko na YouTube'a idzie, bisiaczki. Przywitajcie się, no bo mamy. Nogi mi będą mi boleć. Wow. O, witam pana snajpera. Proszę pana. Dzień dobry. Wie pan co panu zrobię, jak pan nie przestanie leżeć na tym dachu? No. Ha! To się za miłość. Siema. Hello. Jestem tutaj, siema. No to jest ten najlepszy gameplay, po prostu leżymy w jednym miejscu i czekamy, aż się nam... O, patrzcie, auto jedzie pod nami. Może wejdą do nas, będzie fajnie. Nie wejdą. A. Nie wejdziesz. Jest na pace leży jeden koleś, można byłoby go... Spadłem! Janek, ty dzbanie. Great success! Fajnie. Kto wysadził? Great success! Jura, żyj. Nie, podniosę cię, nie wstawaj. No, albo nieważne. Zabiję odstrzał kasetowy. Tylko to jest najlepszy, ten odstrzał kasetowy nie pokazał mi się w ogóle. No mi też nie widziałem, super gra. Great success! A teraz jego itemy zgarnę. A brada już się pyta. So, Paweł! Weźcie jego pieniądze. Weźcie jego pieniądze. On ma tego shotguna nowego. To jest nowy shotgun. To się ładuje go beznadziejnie. No. Dobra, to masz 3. Ja mam 3. Weźcie pieniądze. Dobra. 7400. Jest dobra. Jest pod nami. A jest, bo tam iść odrodzić Jurasa czy nie? Pójdę odrodzę. Tak, go odrodzić. On tutaj wchodzi, Janek. On jest po w budynku, stronie. On jest w budynku. Rzucił granat. No. Jeszcze po drugiej stronie jest. O jest, dobra, po dwóch po drugiej stronie jeszcze jest. Janek, po drugiej stronie też jest. O, Claymore wybuchł, Janek, Claymore. Dobra, ląduję tam. Weź na LPC z Liny pójść tam, albo kasetowy. Nas nie zabija, a ich może zabić. Pójdź na dach. Kup ja jadę window. Jadę window wam pomóc, no. To plecy zrób mu, no. O ile mnie nie zabiją, gdy ja... Aha. Jeden leży, zabity. I drugi, ciach, olbi. Ale ej, to nie jest cała drużyna, tak swoją drogą. Janek gra w Fortnite, trzeba uważać na jak on gra w Fortnite. Only for... Jak to było, Jurek, jak Janisa to tylko wam powiedział? I don't play Fortnite, I play I only for play at night i patrzył na żonę. Tak. Jezu! Jak długo się shotguna ładuje, Chryste. No, się długo ładuje. Ale spoko, broń, spoko. Tu zrób poszedł. Pomyślcie nad emotkami. Nie, Janek, nie. U mnie są fajne emotki. U mnie są super. Ej. No, skacz po prostu na budynek. Kiedyś cię znajdę cię. Do strefy po prostu lećmy. A w końcu znajdę. No tu gdzieś, te okolice, będzie w strefie. Jestem coraz bliżej. Gdyby ten budynek, to byśmy dalej dolecieli. No. Ale jak zwykle. Panowie, mam dobre bronie, mam kara, mam podwójne berety. Let's go. Z podwójnymi beretami grasz? No patrz, no zobacz, siema. Kochani, jak chcecie jakiś ten poradnik, jak dobrze grać w Warzona, no to tutaj u mnie, to tak? Oglądajcie. Oglądajcie. To u mnie oglądajcie. Chodźcie na dach do budynku. Tak idę. To u mnie oglądajcie ten poradnik, jak być zajebistym graczem.
Pytanie jest, czy Jurek ma Twitcha. Nie ma Twitcha i... Nie będzie miał. Mogę... Będzie. Będę mieć. Pozwolę mu. Będę mieć, bo każdy za moje pieniądze. Dzieci nie mogą mieć Twitcha. Janek, rozwij mu te PlayStation na łbie. Zajmuje w pół, tak wiesz. No. I powiem, następny razem będzie Janek... kręgosłup. Czysto na Janek, Janek, wiecie, Janek zrobił odcinek, o, rozwalił PlayStation 4, ale potem kupiłem PS5. Reakcja jego was szokuje. Tak naprawdę to była trapa PS5. Haha. Ale Purposavi, co... Nowa postać w LoLu, Viego się nazywa. Viego? Viego. Nie widziałem jeszcze. Janek, to oglądałeś The Boys. Podobał ci się? Tak. Tak. Zarąbiste. Tak. Zarąbiste. A pamiętasz, jak ci polecałem i mówiłeś, że nie, bo ty, Paweł, nie masz gustu. Ale to się zgadza trochę, Paweł. Kurna. Że dobrze, kurwa, Stadion. To nie ten brat umarł. Stadion. Więc ja sobie to zapamiętam, Jonasz, zapamiętam jak coś. Ale stadion na dachu, nie? A, mam cię. Tu jest. Ja nigdy Janka nafidowanego nie widziałem, on zawsze jest głodny. O, tam to festiwal po prostu jest ten, efektów wizualnych. No. Gdzie? Na stadionie? Tak. O, no. Jezu, myślałem, że to nalot leci, a to na gułach zamknięty. Się wystraszyłem. Jak pancerze. Co myślisz o Ksajo? Nie, macie oglądam. Pancerz? Macie... Jeden pancerz mam, chodź dalej. Ja mam, masz. On da ci. Ty jego, bogaty. Jego odkupiłeś, więc to sobie jego tam. On bogaty. Zrzut mamy tam. Mam kasę z tych wszystkich zapisów na live'ów na YouTubie. Widzicie, gdzie jest strefa? Chodźcie się przemieścimy gdzieś. No to wiesz, powaliłem tego samochodzie, powaliłem go, ej! Chodźcie, pójdziemy tam na ten niebieski dach, bo to jest jedyny dach... On na niebiesko oznaczony, który... let's go. Jest, zabiłem dwóch. O Jezu, pode mną jest wróg, Ledwo trafiłem w dach, lol. Gdzie? Nie wiem, gdzieś pode mną idealnie. Pod nami. No ja też jestem na dachu już. Tu jest. Dobra. Tylko cyk, dobra, cyk, widzę. Myk, myk, piu, piu. Disco polo. Myślałem, trójka. Polo. Disco polo. I tu jest. Alkoholo. To znaczy, gdzie jest, no? Tu. Snajper, uważajcie, tam jest snajper. Witam, kochani. Kubik, cześć. Jeden zrzut i trochę kiepsko będzie, po nas będzie. Znaczy zrzut, jeden ostrzał. Dobra, ja biegam do budynku pod nami, jolo. Ja zeskoczyłem trochę. No. Ale tam są. Aha, trzech siedzi, nie wchodźcie tam lepiej. Okej. Okay. Ale macie dużo hajsu na mnie. Już no bo oni trzej siedzą przy drzwiach, dosłownie czekają aż wejdziecie. Więc absolutnie nie wchodźcie do środka. A, strefa idzie, fuck. Jurek, nie. Strefa idzie. Dobra, czekaj teraz. Chodź w drugą stronę pójdziemy, może tak pójdziemy. Ale tam są snajperzy. Będzie drwal? Ty ja bym to już drwal. Nie, ja nie chcę drwal, chciałbym pizzę, kocham pizzę. Pizza to jest mój guilty pleasure, nie drwal. Papa Jones. Nawet nie Papa Jones, pizza na wypasie, to jest najlepsza rzecz na świecie. Tam. No dobra, jest dobry słowo, ten pizza na wypasie. Dziś powalony jeden. Ładnie, Janek. Widziałem. Lecimy, będzie w kompilacji. Raszujemy. Dzisiaj wszedłem... Jesteś tam bliżej, ja to jestem daleko. Dzisiaj wszedłem do windy i poczułem właśnie pizzę na wypasie. Ja rozpoznałem, że to jest pizza na wypasie, nie inna pizza, to jest pizza gdzie, na wypasie. Gdzie on był? Gdzie go powaliłeś? No mniej więcej tam, gdzie jest oznaczone. Tam krzaki są. Tu jest. No widzisz, gówno warte jest to uzi na taką odległość, w ogóle, więc... No tak, dlatego... Ogłuszyłem! Jest no drugi jeszcze tu. No i dupa, teraz to. Dostał, kurde. O! Jak on mnie wypali? Janek, weź, on... Oj, tak ładnie sorry. Było. Sorry. Boże, ale jak on mnie powalił? A, bo tu jeszcze był. On w budynku był jeszcze jeden. Kurde. Bo oni grali we czterech, a my we trzech. Oj, dlatego. Paweł! Jeju! Co się dzieje? Nadszedł ten moment, gdy uczeń... Dobra, jeszcze... Nieważne, co? Padawan jest.
Janek, mój patafianie, ja, twój mistrz Jedi, uznaję, że nawet dobrze ci poszło. Jeszcze jedną, czy nie? Może być. Ale odblokowałem rzeczy. Purpusowi pyta się, co szykuje na sobotę. Nie, no ogólnie mleko, trochę płatków owsianych, trochę borowiku, borówka amerykańska, trochę bananka, masło orzechowe. O co on mówi? Dobra, owsianka. Ty robisz streama z przyrządzania owsianek? Nie, ja sobie przygotowuję, sobie siadam i jemy razem z czatem w sobotę z rana o 10:00. Zapraszam serdecznie, możecie też mnie wspierać na nasz mój kanał na Twitchu. I wtedy siedzimy i podsumowujemy tydzień, oglądamy starówki na Twitchu, rozwiązujemy maturę. No, dobra, weź, ogólnie... nie reklamuj już, starczy. Pełen for fun nie ma chuja, no ogólnie. Ja bym tylko pizzu nie zjadł, Jezu. Bro, widziałem streama ze Spania i było tam 10 tysięcy ludzi. Ej, ja naprawdę, kurde, jak któregoś dnia przysięgam, to zrobię. Stream ze Spanka. Po prostu będę siedział, będę sobie spał. Tak jak Dominik robił stream jazzu, tak? Że jazz. Ale nie, to akurat było pojebane, co Dominik tam robił. On sobie po prostu siadał przy kompie, odpalał jazz i sobie odchodził i miał wyjebane. To akurat to było po prostu aż głupie według mnie. I muzyka leciała w tle. No i myślał, że na tym zarobi. Idę. Ale to była dziewczyna. A. No tak, to już wyjaśnione. Dobra, przecie ile? No to tak, to jeszcze jedna rundka i będę kończył. Jasne. Czat, lepiej mi teraz poszło. Przyznajcie mi, że lepiej grało się, bo nie pieprzyłem głupot tak jak taki jeden, który ze mną twitchuje tutaj, no. Ze mną. Ma dziulkę, jak słodko jest. A jakiś nowy dodatek widział... O, NATO i Układ Warszawski. Widziałem, że jakiś nowy dodatek był do zombie teraz, prawda? Do Cold War'a? Tak? No, do zombie, do trybu zombie. Jakiś taki fajny, nowy. Fajnie wyglądający. No ogólnie, jak mamy grać te zombie, to naprawdę trzeba... No bo po to grać w zombie, żeby tylko strzelać do nich, to jest bez sensu. Tak jest prawda. Aha. A lepiej, żeby przejść tą fabułę tego, bo wtedy jest naprawdę... No to ja znam fabułę, mówiąc w większości. To powiedz! Tam nie ma fabuły. No co, powiedz... Jest fabuła. No jest, musisz po kolei robić rzeczy, musisz robić rzeczy po kolei, żeby dopiero otrzymać dobre zakończenie. Tak. No. No, możesz zdobyć dobre zakończenie, możesz zdobyć złe zakończenie, możesz... Powtarzam, tam nie ma fabuły. Purpusawi, dzięki za bajtsy. Dobrze wiesz, że dobrze mi je dajesz, bo Paweł by je wszystkie przejadł. A ja je przepiję. Nie, ja powiedziałem, kupiłem dzisiaj prompter, ja inwestuję w jakość kanału, Janek. Nie wiem, co ty tam robisz z tymi pieniędzmi. Ja? Więc mi warto dawać pieniądze, jak to powiedział Pudzian, reasumując kwintesencję pod przedstawionej tezy. Warto subskrybować La Carnuma. Powtórzę to, co mówiłem już wiele razy na kopiuj wklej. Łabalaba dab dab? Moja poprzednia, co ty powtarzasz? Bo nie zacznę słowa. Powtórzysz to, co zwykle mówisz na kopiuj wklej, co już wiele razy powiedziałeś, tak? Czyli kurwa, Paweł, we po piwerku, Paweł, 6 skończyłem, przynieś 7, mordo. Ja, Paweł, a widziałeś? W ogórka się zamienił, Paweł! W ogórka! Po pierwsze, z ogórkiem to było zajebiście zabawne. Po drugie, nie wiedziałem, że nagrywasz kopię w klej z rodzicami. Dobrze, wracając. Ale powiedział! Rodziców zwyzywał, super, fajnie. Fajno, no nie? Fajno. Co tak długo wyszukaj nam trójki? No to jeszcze raz myślisz tego. No jeszcze raz zapewne. Weź, było tak. Ajaj. Zadło. Jest jutro? Czwartunio. Ja mam jutro, mam zajęcia jutro. Ej, o kurde, jutro jest czwartunio. A u mnie jest kurde tak, że zrobili w piątek zajęcia środowe, ja takie... Po co? A właśnie, bo teraz zaczyna się sesja, to ja mam wolne zaraz podobno, mam wolne parę tygodni. No, ja już następnym tygodniu mogę mieć już myśli nic wolnego, więc super.
Chyba też. Chyba sesje jakieś niby i wolne. Zajebiście. Ale będę pracował, ja pierdolę. W sensie no, nie będę nic mówił, ale rzeczywiście to u mnie to tak działa, że jak mam wolne, to nakurwiam filmów, pracuję. Szycun, masz rację. Ja też nie, mam ja wolnego też nie wiem też. Czemu. Nie wiem czemu. Znaczy już wiem czemu Paweł był nielubiany w szkole. Ulżyło ci śmiesznie, nie? Tak. Purposawie, czemu masz jutro wolne? Ale Janek, wróćmy do tematu. Śmiesznie tak się wyzywać, śmiać z kolegi, który był bity, prześladowany w gimnazjum. No nie, śmiesznie. Byłeś? Tak. No kurwa, film o tym nagrałem cały. A, okej. Okay. Fajnie, no, fajnie, Janek, no, ale pośmiej się jeszcze, pośmiej się, no. Jak mi papierosami przypalali w kiblu, no pośmiej się, Janek, nie, jeszcze. Współczuję ci, Paweł, nie wiedziałem o tym przypalaniu, bo w sensie wiem, że na pewno mówili niektórzy... Nie, no dobra, zmyśliłem to przypalanie akurat. Ale o tym przypalaniu nie wiedziałem, jeśli to prawda, współczuję, jeśli nie, pojebany jesteś, gościu. Zgadza się. Pojebany jesteś, gościu. Przecież miałem sprawdzić, a, harmonogram studencki. UW. Kalendarz akademicki. Ty, no był, ja mam od pierwszego sesję. I od poniedziałku mam sesję. Kurwa, już mam wolne, lol. Jutro mam ostatnie zajęcie, mam wolne już, lol. A to masz jakiś egzamin ogólnie, czy już no wszystkie, już jesteś po wszystkich? Coś jeszcze tam mam, niedużo, ale coś tam jeszcze jest. O właśnie, zobaczyć mi oceny wstawili też przy okazji. Jak jeszcze nie gramy? Nie, ja akurat w tym semestrze to lecę trójeczkami. Bo w poprzednim miałem same piątki, po czym okazało się, że nie dali mi stypendium, więc stwierdziłem, że pierdolę, nie chcę im się nawet starać w takim razie. Oj Paweł, ja to samo. Same piątki miałem! Więc po chuj się staram, jak nawet nie dali mi to stypendium. Ja się zdenerwowałem, bo na studiach zabrakło mi dosłownie 600, żebym dostał stypendium. Oj. Ale na przykład wszystko w pierwszym terminie zdawałem, a ci, którzy zdawali w drugim terminie, dostawali piątki, bo znali pytania z pierwszego. A, no, no, no i to się liczy, to no jest, nie? Niesamowite. Tak, i to się liczy, to jest kurwa tak niesprawiedliwe. Ej, panowie, mam taktykę, nie wylatujemy nigdzie tutaj teraz, na sam koniec idziemy, tam gdzie awki będą. A to dobra, bo ja chciałem na tamę lecić tak czy siak. No dobra. Nabijamy statystyki, panowie. Envisia się pyta, czy warto, czy zarządzaj na UW git, czy nie git. Absolutnie nie git, zmarnowane 3 lata życia. Poza wyjazdem do Korei, to było zajebiste, ale tak to zmarnowany czas. I właśnie, a ty byłeś tam na tej szturmowej, co nie? Tam to tam się uczyłeś, tak? No to ja tam trenuję. Wiesz, że tam przez tyle lat, co tam studiowałem, nie byłem ani razu na tej sali gimnastycznej tam? Sala gimnastyczna jest bardzo fajnie zrobiona, powiem ci, wiesz? Tak śmiesznie, po co tak? Widziałem przez szybkę, ile że leciało? Fajnie wygląda. Nie, przez szybkę. Nie, jeden jest powalony? Widzę właśnie. Jeszcze jeden będzie. Dwóch tam jest spada, dwóch przy tobie spadło. Jeszcze jeden. O, i Janek się wyjebał. Nie, to nie Janek. Spadochronu zapomniałem otworzyć. Nie! Wiesz, to ty ich zabiłeś, ja nic nie zrobiłem. Spadochron, już pieniądze zabrał. A, spadochronu zapomniałem otworzyć. Ale to nie, to Kempes też ma pieniądze, ja nic nie zdobyłem. Nie, zmarnowany czas te studia. Poza tym wyjazdem do Korei to nie warto. Odblokowałem jakąś minę gazową. Z Black Opsa. A, to Black Ops. No tak, zapomniałem, że coś są jeszcze. Podobno zarządzanie na SGH jest takie konkretne, że rzeczywiście można czegoś się nauczyć, tak słyszałem. Więc ja bym polecał ci lepiej SGH, nauka? Jak chcesz kończyć na zarządzanie. Nie nauczyłeś nic na SGH, ten z UW? Nic. Zero. Ja jestem na tym samym poziomie, co ci 15-latkowie na Instagramie, co udają, że zarabiają miliony i robią poradniki coachingu. To ja jestem na tym samym poziomie wiedzy o biznesie. W sumie tak o zarządzanie to nie jest aż tak chyba trudno, co mi się wydaje. Znaczy nie, no bo było trudne, bo miałem jakieś debilne statystyki na kartce, gdzie kurwa kto liczy statystyki na kartce aktualnie, a ci jebani debile na tej uczelni kazali nam to robić, bo profesor ma 80 lat i nie ogarnia komputerek. Po prostu, ale kurwa, żart jakiś. Sposób. Tak jest na ogół wszędzie. A umiesz Excela? A umiesz Excela w ogóle? Tak? Nie umiem! Nie są podstawy. Nie umiem, kurwa, ja nigdy nie miałem żadnych zajęć z Excela. Nic nie miałem, zero. Serio?
Miałem kurwa na kartce liczenie jebanych statystyk, kurwa, mediany i neogówna. Znaczy nie no, median to podstawa. To mi trudne rzeczy tam były. Zamknij mordę. To mi. Tam na dachu. Ale mam snajpera, więc. To mi pierwsze jakie zajęcie, jakie miałem na pierwszym semestrze z IW, to miałem tego. IPP. Trafiłem. I miałem po prostu Excela miałem. Od razu podstawy. Trafiłem. Nawet jak ktoś nie potrafił. No bo jeśli sobie go zaprogramujesz, to będziesz od razu rozwiązywał zadania, projekty tak, czy coś. Ja ci zazdroszczę tego Excela, naprawdę. Ja nie wiem, z 5 razy albo 6 podchodziłem do statystyki opisowej, matematycznej. A to nawet w liceum tak robią chyba Excela, co nie? Tak. O! Okej, okay, mamy hakera. Tutaj wrogów mam, fuck. O nie. Kto wiesz, że mamy hakera? On tak mnie od razu wycelował, tak dziwnie. Jest chory! Dobrze, no to nie hakera. Auto jedzie waszą stronę. Drugi wchodzi. Cię, ja tu sam jestem. Idę. Tak, Paweł. Nie. By było, jakbyś podszedł. Idę. Już teraz to później będzie dosyć kiepsko, bo... Koledzy, ja to wam robię support ze snajperki. Jest, no. Jurek! O, to fajnie. Napierdziałem je z górki. Nie, a tu jesteś. Oj, dobra. Spokojnie chłopaki, mamy late game, mamy gułak. Late game. W ogóle, liceum ogólnokształcące było błędem, mogłem iść do technikum. Nie. Co nie? Ja bym tak się nauczył się jakichś fajnych rzeczy, nie wiem co w sumie. Nie Paweł, bo... Nie. No co nie? Paweł. Czemu nie? Mogę do was lecieć? Mogę już do siebie? Tam nie ma nikogo? No, wiesz co? Poleć sobie tu i tu są rzeczy, typa. Oj, odwróćcie mnie, bo aż klipsą dużo hajsu. Wiem, ale mam przecież przeciwnik na peta, wiesz? Kolega... Kolega nie żyje? O nie! Znajdźcie mi sklep. Chat, znajdź mi sklep. Szkoda, że tak czat nie może klikać na mapę, tak wiesz, tak... Dostałem od snajpera. Wszystko widziałem, Janusz. No nie, to jest to, co niestety ja Jonasza znałem jeszcze w gimnazjum z widzenia, niestety. No nie, to tą krzywą mordę. Janek, dlaczego my się zakumplowaliśmy? Dlaczego my się polubiliśmy w ogóle? Chyba przez Pawła, naszego wspólnego kolegę. Ja myślę, że tam był chyba zamieszany alkohol. Jakiego Pawła? Nie, tam nie było. Nieważne, nie będziemy... Którego Pawła? A, wiem, dobra. Wiem, którego Pawła. Też wiem, którego, dobra. Helikopter leci na nas. Korona na nas leci, no bez przesady. Myślisz? Nie? A nie. Mogę powiedzieć, puściłem serię. No, ale z drugiej strony, kto w technikum wie, jaką chce mieć pracę, żeby się uczyć w tą stronę? O, Jurek, Gibson. Plecy! Drogi patrol, oznaczam... Koleś wylądował ci na dachu. Tetsunia, mordo. Oznaczam punkt medyczny. Jest dlaczego tak daleko? Gdzie jest jakiś pojazd? Punkt? Kładzik jest tutaj. Ale daleko jest. Słona kładzika. No gdzieś sklepik bliżej, no weźcie, no kurwa, gra. O, tam. No i trenbus, o, i trenbus. Dobrze. Nie, to jest w ogóle sklep. A, ma pieniądze, to idę cię o drodze. Tu. No właśnie, ale gdzie ty idziesz do sklepu? Gdzie ty idziesz do sklepu? Tam są typy. Dobra, ja bym poszedł tutaj do strefy i po prostu tam kupił gdzieś. Czekaj, zła piosenka. Ale nie, weź, bo on miał copyright, no we. Bądź dobra mordka. Jest. Jesteś? Dobra, u mnie jest cisza, dzięki. A bo wyłączyłeś, tak? Po prostu śpiewacie. Nie, jest dobra ta piosenka. Shy away. Take on me. All day.
O, ale wyskoczył. No jest wysoko, jest wysoko. Swigolo, adios. Adios. Dobra. Żałuję bardzo, że na Ipli nie ma starych odcinków, par dokumentów z Dariuszem w wannie, z tym kolesiem od mięsnego jeża i tak dalej. Strasznie mi żałuję. Albo z wampirem. Nie ma tego? Albo a nie, to... wampira skomentowałem. Jest wampir. A to były wampir jest. Ukryta prawda, a nie trudne sprawy. Nie, to sprawy. Były trudne sprawy chyba. Ukryta prawda. Z wampirem. TVN. Czy nie? Tak, TVN. A, ukryta TVN, prawda. TVN. UW jest super, ale zależy od kierunku, tak? No. Zarządzanie to myślę, że wszędzie po prostu będzie do dupy. Podobno ekonomia jest dobra na tym UW. To nie to tak samo? Fun. Nie. A nie, ekonomia to bardziej socjologiczne podejście do tego. Zarządzanie to jest takie hurdur biznes. Wiecie gdzie business, są? Biznes, cyferki. No masz ekonomię, zarabia, to ekonomia to... No, dobra jest, fajna jest podobno ekonomia. Rasz? Rasz? Rias, suka, bija! Myślałem, że ich nie powiesz. Jurek, to tam już jest. My się tak zastanawiamy tylko. No ja... Zero hesitation. Planujemy, no. Idą, przechodzą na ten. Do sklepu będą iść. Tak. Do sklepu będą iść. Nie, są w budynku, są w restauracji, uważaj. Jeden żyje. To wabik! Nice. Ale cię trankował. Na zewnątrz są, na zewnątrz są! Nice, wabik rzucili, jacy mądrzy. Podziwiam. Ale to było dobre. Ale to był jeden tylko, a drugi? Ale urwa. Drugiego ja zabiłem. Ale urwa. Ja zabiłem jednego chyba, nie. Ale frajerzy. Ej, czat, zapiszcie sobie, poproszę screena, dobrze? Nie ma. Poproszę screena. Nie wykorzystuj czatu, to nie jest twój czat, to jest mój czat. Bracia, pierdolę znowu pójść. Kurwa, ale dla Beki rzucę Claymora przy tym. Przy sklepie. To nie jest mój pomysł. Beczunia, byniu. Jezu, czekaj, go zamaskuję. O, wiem, i C4 jeszcze. Uwaga, kład. C4 rzucę. Jak podejdą... To Claymore się wysadzi, a potem C4 wysadzę. Geniusz. On do sklepu pojedzie, nie strzelajcie, on do sklepu będzie jechał. No jedzie. Dobra. Jedzie, spoko. No i po co ci się strzelać, o. No, podajcie. Dostał bez pancerza jeszcze, dobra, panowie, ja bym zrobił tutaj jakieś... Ja bym na ten budynek wszedł, bo go lubię zawsze. A ja bym roztrwonił twoje pieniądze. Moje pieniądze? Czy ten presa pieniądze? A nasze! Dużo. Nasze pieniądze! Nasze pieniądze! Nasze pieniądze! Nie! Jedyna słuszna racja. Dobra, zrzutu nie potrzebujemy. No, potrzebujemy, żeby mieć ducha może. No dobra. Jak tam co uważasz? Kochaniutki. Kochaniutki. Boże, jak on tak mówi, to znaczy, że jest zły. Ja? Tak? Jezus, nie. Zdenerwowany? Ja jestem. Ja jestem tylko dziwny. Ha. Wy przecięcie na drabinie. Paweł, idę do ciebie, kochaniutki. Weź, Janek, bo ja tu samotny jestem. Czemu Janka tak słabo słychać? Specjalnie. Janka słabo słychać, ja to tak ustawiłem. Zapraszam na kanał Janek Kępa na Twitchu. Tam lepiej nie słychać. Sprzedawczyk. Auto jedzie daleko, strzelę do nich. Strzeliłem. Strzelam. A ja? Ty jesteś podem. I słucham do rychlecenek. Janek, kogo strzelasz? Janek? Tę ciężarówkę oznaczyłem. A to przecież Knipson jest w niej. Tu. Ale tam obok. Aha, okay, czekaj, bo nie ogarnąłem w ogóle. Oh no, Janek, don't suck. Jurek, jechać do ciebie? Ja, dobra, to jadę do Jurka. Jedźcie, to jedźcie. No bo ja ich strzelam się. Strzelam. Ale wy jesteście głupi, przecież jak oni na... Czy oni was zabiją wszystkich jak zawsze? Ja będę musiał ratować was. Był bez pancerza, kurna. A ty co, w ogóle powinniśmy już... Powinniśmy się... Zmienić pozycję powinniśmy. Też mi się tak wydaje.
No. Janek, możemy zabrać kasę i kupić skrzynkę z opatrzeniem? Będzie bardzo tak fajnie przydatne. No dawaj, no. Tak jak Knipson, ja polecę też do ciebie, wsiadę do tego lampka. This my cherry pie. No nie mieszczę się, cholera. Take on me. Wyłącz to, copyright. Wyłącz. La 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 la. Dobra. Kurna, nie blokujcie. No serio. A. Gdzie? Ja cię podniosę. No tak. Oj, z tyłu są. No, jak chcesz mnie uleczyć? Nie uleczyłeś mnie, ale dobra. To oni z paru różnych stron do nas strzelają. Rzucam kasę, Janek, i kupcie ten skrzynkę z amunicją, bo mi będzie. Auto jedzie z tyłu, auto z tyłu, widzicie? Z amunicją? Tak, bo ja z pancerza mam. Nie mogę kupić z amunicją. Nie ma kasy, dużo. Paweł ci musi dać. Unieruchomiłem pojazd? Paweł, daj mi hajs. Snajper! Otwórzcie drzwi. Oj, źle. Kurwa. Mam, dobra, nie musisz kupować. Jak zaczynasz mnie podnosić, to ja nie mogę się ruszać. I przez to mnie zabija, ja sobie odszedłem prawie. Dobra, Janek, jedziemy samochodem, ty. Samochodem jedziemy dobra. Teraz. Dobra, chodź. Jedziemy. Nie! Dawaj, nie! Chodź! Jest, już. Włączyłem się skrzynkę za sklep. Dobra. Wyłącz muzykę. Bo się nie skupiam. Jest jakaś opcja wyłączenia copyrightowanej muzyki w tej grze? Nie mam pojęcia. Musisz kupić Cyberpunka, to masz wszystkie piosenki, dobra. Gdzie my jedziemy? Tam z do strefy. Dobra. A. Ola Kolba, witaj w naszym pięknym gronie barwniczników. No kurde. Jak oni strzelają, co jest? No, zakładam tarczę. Macie hajs na mnie, jak chyba jakby się... to hajs GG. Wie... Co GG? No umrzecie. Jestem w domku. Ja nie umieram. Byłem u fryzjera, ja tak. Ja nie umieram. Zakładam tarczę. Fajnie, żebyś u fryzjera. Oni nie idą do nas? To idziemy w drugą stronę, ho. Widzowie mówią, że pytałeś się, czy byłem u fryzjera, to mówisz, że byłem u fryzjera, o co ci chodzi? No. Byłeś u barbera, a nie fryzjera. Weź ty. Jezu, najgorsze jest barbera. To, że ja muszę mu przyznać rację. Cholera, on ma rację, teraz się mówi barbera. Wiesz, gdzie są? No właśnie, chyba ci, co tam trójka siedzi, tam gdzie z... No. O nie. Da. On ma tak rację, teraz samochód, się mówi barbera. No. Modnie jest teraz barbera mówić. Ja byłem u barbera męskiego. Ja sobie wyobrażam takiego kraftowego fryzjera. Kraftowy fryzjer. Ej, Janek, oj, uwaga, auto. Jedzie. Tam jest król. Snajper, Jurek. Skąd? Gdzieś stamtąd. No to chodź samochód. No już idę. Jestem. Na łyso już byłem raz, łysy wystarczy już na razie. Wtedy Janek się mnie bał, groźnie wyglądałem. Oj, to prawda, był loko. Loko. No, odróbcie mnie. Masz, dobra. Jej, ja też gram. Jestem potrzebny! I'm useful! Janek, typów mam, skrzynkę z pancerzą. Wiem, gdzie tam typ, jest jeden. Mogę koleś? Na komisariat? Gdzie? Nie, właśnie, w komisariacie piętrze jest. Są, widzę, Jurek, blisko, na blisko. Na piętrze jest. Powolony. Dobra, zdjąłem mu tarczę, zabiliście go. Kurno, Janek, nie, wreszcie, Janek palił mnie, no weźcie mnie, ratujcie. Bez sensu. Zabij tego typa, co powaliłem, Paweł. Tego co strzałeś. Dobrze. Na górze był jeszcze, na pierwszeczku. Komisariat. Dostał. Dobra, lecę tam P90. Nie widzę typa. Musi być na pierderku. Tak. No to szybko, wchodźcie. O, lewo. Ogłuszający. No, weź... O. Podnoszę. Paweł, słaniaj. Się Paweł powinien nie leczyć, Janek, ty masz lepiej rzeczy. On mógł teraz wyskoczyć. Weszli dołem, dół. God damn, jakie taktyki te uskuteczniają.
Zakładam tarczę. Knypso. No! O Jezu, tarczę. To jest kolejna ekipa jeszcze. Tak, druga ekipa jest. Ja pierdzielę. Nie ulotuję. Tym teraz digla tylko. Idę do ciebie, kurda. No niestety. A ja gułak jeszcze mam, XD. A ile jest osób? 27. Brawo Janek, jeszcze jeden. Nie wiem gdzie jest. Zgarnij tego i... Jest! Tak. Uciekł. Raszuj go, suka. Dopóki tarczy nie założył. What? Jako? What? Uuu, Jezu, jaki to pieniądz. Co? Jako skórkę nie. Miał. Nie, chcę to zobaczyć. Janek, masz hajs na nas dwóch w zasadzie. Mam. Znaczy na brakuje stówy. Idę. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie w pobliżu. Jest, masz obóz. No, na obu. Jest, ale Janek to ogał właśnie, Boże. I 8 trupów ma Janek. Wszystkich? Ja mam 0. Tak. Zabiłeś ich wszystkich? Tak. Brawo. Wiesz co, Jurek, wiesz co on zrobił? Legendarną technikę oklikania. Oklikał ich. Oj, panie. Ja byłem tak, ja tak klikałem. Ty, ale no aż mi smutno, że Janek 8 zabił, a ja 0. W tej rundzie. O Boże. Co tam, Janek, co się stało? Ale to było piękne. Dziękuję Purpusowi. Ale to było dobre! He, ale urwało. Ja bym chciał otworzyć sklep. A tu jest typ jeszcze! O Jezu! Ten co mnie zabił, no zabij go! No nie mogłem! Strzelałem do niego! Co to zabiłem było? Wszystkich. Zabiłem wszystkich. Wyklikałem. Kurwa, pół. Nie! Oznaczyłem go. Zabija Pawła. No Janek, chodź tu szybko. Tu idzie, no Janek, tu będzie. Będzie w oknie. Druga no strona, uważam. Nie. Fuck! Nie wierzę! On digla nas zabił wszystkich! Ale nie było nikogo, no. Jaki no koleś, w ogóle nie wiem co odwalił. Już kończymy? Ech. Tak, ja już dziękuję. Dobra, bo mnie już dziękuję wam tego. Serdecznie. Chłopacy ale i ale nie, poczekajcie, nie kończ jeszcze gry. Kurwa, skończył, ale cwaniak. Nie ma high score'a, nic ale... tam nie miało, Senek. Nic nie było. Dzięki widzowie, dobranoc, papa.